Swoja. Spotkanie w Szczecinie rozpoczęło się bardzo pomyślnie dla Polaków. Już w 6 minucie po błędzie bramkarza gości gola zdobył Maciej Żurawski. Później biało-czerwoni stworzyli jeszcze kilka groźnych sytuacji, ale żadnej skutecznie nie zakończyli. Belgowie wyrównali tuż przed przerwą, również po błędzie bramkarza. W polu karnym źle piąstkował Radosław Majdan, co wykorzystał Wesley Song. W drugiej połowie oba zespoły zwolniły tempo gry i gole już nie padły. Kolejnym rywalem Polski już w eliminacjach Mistrzostw Europy będzie San Marino. Nie zrobiło się radośniej. Jednak wraz z upływem czasu ta gra nie była już tak skuteczna. Zbigniew Boniek dziś postawił na młodość. Dał szansę tym, którzy do tej pory rzadko grali w reprezentacji, ale styl, jaki zaprezentowali, pozostawia sporo do życzenia. Wydaje się, że taką grą nie mamy szans pokonać Szwedów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Pocieszające jest tylko to, że naszymi pierwszymi rywalami w walce o punkty są teoretycznie słabe drużyny San Marino i Łotwa. Ligą 0-1. Goście byli stroną przeważającą. W pierwszej połowie Holendrzy stworzyli kilka groźnych sytuacji, których nie potrafili jednak wykorzystać. Gospodarze preferowali grę z kontrataku, ale taki schemat także nie przynosił im powodzenia. Brak skuteczności piłkarzy Holandii naprawił dopiero Edgar Davids, który wszedł na boisko w drugiej połowie. W 70. minucie strzelał Andy van der Meijde. Uderzenie obronił bramkarz Norwegów Frode Grodas, który nie złapał jednak piłki. Dobitka Davidsa znalazła drogę do bramki gospodarzy. Ciekawostką meczu był fakt, że w przeciwnych drużynach zagrali dwaj zawodnicy Manchester United. Norweg Ole Gunnar Solskjaer i Holender Ruud van Nistelrooy. Piłkarze ci nie spotkali się jednak na boisku, ponieważ Solskjaer wszedł w drugiej połowie, a Nistelrooy zszedł po 45 minutach gry. Mecz eliminacji Mistrzostw Europy w grupie pierwszej rozegrali na Cyprze. Aktualni mistrzowie Europy stracili bramkę już w 14 minucie spotkania, kiedy to Ioannis Okas znakomicie podciął piłkę nad Gregorym Coupe i pokonał bramkarza reprezentacji Francji. 1-0 dla Cypryjczyków, ale w 38 minucie odpowiedź Francuzów, akcja Zidana. Dośrodkowanie w pole karne, tutaj spore zamieszanie. Najprzytomniej w polu karnym zachowuje się Gibril Cissé i doprowadza do wyrównania. Może odetchnąć z ulgą Jacques Santini, chociaż remis na pewno go nie satysfakcjonuje. Francuzi w 52 minucie gry przeprowadzają akcję, która daje im 3 punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Strzelcem gola Sylvain Wiltord. W sobotnim meczu eliminacji w grupie 10 w Moskwie ostre strzelanie urządzili sobie Rosjanie i Irlandczycy. Rozpoczęli Rosjanie w 20 minucie golem Andrieja Kariaki. 5 minut później było już 2-0. Świetnie w polu karnym obrócił się z piłką Władimir Bieszczasnych i pokonał bramkarza Irlandii Shea Givena. Irlandczycy zaczęli odrabiać straty dopiero w drugiej części gry. Kontaktowego gola zdobył Gary Doherty. Rosjanie jednak odpowiedzieli już po 60 sekundach i po golu Andrieja Kierzakowa ponownie odskoczyli na 2 trafienia. W 75 minucie znów odżyły nadzieje Irlandczyków na wywiezienie z Moskwy chociażby remisu. Gol Clintona Morrisona, który w 18 minucie zastąpił kontuzjowanego Damiena Duffa. W 86 minucie Irlandczycy strzelili 3 gola w tym meczu, z tym, że do własnej bramki. Po niefortunnej interwencji Phila Baba Rosjanie wygrali 4-2. W Birmingham reprezentacja Anglii rozegrała towarzyski mecz z Portugalią. W drużynie Svena Gorana Eriksona zabrakło przede wszystkim Davida Beckhama, który doznał kontuzji łydki w meczu Premiership z Middlesbrough. Portugalczycy zagrali w najmocniejszym składzie. I to oni pierwsi zaatakowali. Strzelał Figo, bronił skutecznie David James. Anglicy groźnie atakowali głównie prawym skrzydłem. Akcja Liboujera i piłka po rykoszecie od nóg Couto mija bramkę Vitora Bailly. W 40 minucie akcja dwóch piłkarzy Leeds United. Dośrodkowuje Bowyer, strzela głową Alan Smith i Anglicy prowadzą 1-0. Taki wynik utrzymał się do przerwy. A po przerwie szkoleniowcy przeprowadzili wiele zmian w swoich drużynach. Strzał głową Nuno Gomesa trafia w słupek przy biernej postawie obrońców Anglii. W pierwszej części gry Anglicy atakowali prawą stroną, w drugiej części rozpoczęli lewą. Świetne dogranie i zmarnowana szansa przez Emila Heskeya. Chwilę później po rzucie wolnym wykonywanym przez Owena Hargreavesa, Gareth Southgate nie potrafił skierować piłki do bramki Ricardo Pereiry, który zastąpił w przerwie Bailly. W 79 minucie padło wyrównanie. Po rzucie rożnym
główkował Kostinia, który ubiegł w polu karnym wyższego o głowę Emila Heskeya. W Birmingham Anglia zremisowała z Portugalią 1-1. W Lublianie w obecności 9 tysięcy widzów kibice czekali na pierwszą bramkę do 37 minuty. Darren de Bono w ten sposób pokonał swojego bramkarza po samobójczym golu. Podopieczni nowego trenera Słowenii Bojana Prasznikara objęli prowadzenie. Apetyty Słowenii duże w towarzyskim meczu, w debiucie Prasznikara w roli selekcjonera. Zwycięstwo w Trieste nad Włochami 1-0. I choć bez kilku silnych graczy musiała grać w tym meczu reprezentacja Słowenii, to jednak Malta była rywalem słabym. Ermin Siliak w 59 minucie podwyższa na 2-0. To jest piłkarz, który gra w Panioniosie Ateny, ale był również w Bastii, w Servette Geneva. Wykorzystuje dobre podanie i strzela drugiego gola. A trzeci gol padł już w 90 minucie. Piłkarz włoskiego Lecce Sebastian Cimirotić ustala wynik meczu na 3-0 dla Słowenii po nieudanych mistrzostwach świata. Dobry, efektowny start w eliminacjach Euro. Norwegians believe that their team can qualify for Euro 2004. One thing's for sure, they might be found wanting for self-confidence and indeed support, but certainly not for heart. Denmark, much, much more stylish. Lovely ball forward by Jensen. And turned in by Jon Dahl Thomasson. Fredrik Grodas in the Norwegian goal, earning his 50th cap and some fairly unhappy memories for him. Norway court square. Strzela bramkę dla Danii. Smutni norwescy kibice jakby szykowali się na kolejne fatalne eliminacje. Ale po przerwie rozpoczęli ataki gospodarze. Oto John Arne Riise, który otrzymuje piłkę od Solskiera. No jak zwykle oglądamy w takiej sytuacji goły tors piłkarza Liverpoolu. Arne Riise. John Arne Riise jest 1-1. Bardzo dobry mecz rozgrywał piłkarz Manchesteru City Niklas Jensen. Oto właśnie on po raz kolejny przy piłce i jeszcze raz do Thomasona. W 71 minucie znów Dania prowadzi z Norwegią. Grodas, Jonsen, Solskjær i Sand. To czterej piłkarze, które w tym meczu grali po raz 50 w swoich reprezentacjach. Dla Grodasa to średnio udany występ, a tymczasem w 93 minucie John Carew w ataku ostatniej szansy po długiej piłce od Bergdolmo ratuje remis dla Norwegii. Norwegia, Dania 2-2. Drugie spotkanie w tej grupie odbyło się w Sarajewie. Bośnia Hercegowina podejmowała Rumunię. Angel Jordanesco był bardzo zły na swoją drużynę za występ z Grecją. Przegrany towarzysko 0 dzucie. Rzut wolny dla reprezentacji Austrii. I Thomas Fliegel faulowany przez Oleksiciego w polu karnym. Stuart Dougal, szkocki arbiter prowadzący to spotkanie, dyktuje 11. Andras Herzog. Lewą nogą pewny strzał doświadczonego piłkarza i 1-0 obejmują prowadzenie gospodarze. To było już w trzeciej minucie, spodziewano się zatem prawdziwego pogromu w Mołdawii. W 29 minucie jeszcze raz Thomas Fliegel i jeszcze raz napastnik Austrii Wiedeń faulowany, tym razem przez Berko i jeszcze raz Herzog, niemal tak samo uderzona piłka przez aktualnie gracza Rapidu Wiedeń. 2-0. Austria po dwóch karnych Herzogach zwycięża Mołdawię na początku eliminacji do Euro 2004.
a Veindhoven. Wielcy nieobecni na mundialu. Holendrzy podejmowali Białoruś. Reprezentacja Holandii bardzo skoncentrowana przed tym pierwszym występem, aby już tutaj nie dać plamy, aby nie wytworzyć sobie jakiejś trudnej później sytuacji. Edgar Davids, mocne uderzenie z dystansu i w 35 minucie pomarańczowi obejmują prowadzenie. Van der Sar, Riksen, Stam, De Boer, Zenden, Van Bommel, Van der Meijde, Koku, Kleifert, Van Nistelrooy, Davids. Taką jedenastką rozpoczęli Holendrzy to spotkanie. Białoruś po efektownym zwycięstwie nad Łotwą w meczu towarzyskim na wyjeździe 4-2. Tu też chyba miała nadzieję na to, że coś się uda ugrać w Eindhoven. 29 tysięcy widzów, jednak tylko 2 minuty czekały na następnego gola dla gospodarzy. Budewijn Zenden i Patrick Kleifert. Taki strzał jest nie do obrony, dokładne dośrodkowanie. I Kleifert z kilku metrów pokonuje Szanta Łosowa. Siedemdziesiąta trzecia minuta. Łatwa strata w środku boiska. Na boisku pojawił się Hasselbank, który zastąpił Van Nistelrooya i Jimmy Floyd Hasselbank strzela trzeciego i jak się okazuje ostatniego gola w tym meczu, a tę bramkę wypracował Patrick Kleifert. Efektowny start Waniem. Czekaliśmy na debiut w meczu o punkty Zbigniewa Bońka. Nie było to łatwe spotkanie. Polacy dosyć długo męczyli się w spotkaniu w meczu z San Marino, aż wreszcie w 75 minucie Paweł Kaczorowski strzelił pierwszą bramkę. Wcześniej świetnie bronił Federico Casperoni. Parę razy dopisywało mu szczęście. W wielu sytuacjach zabrakło też pomysłu Polakom na to, aby rozegrać dobre akcje. 1-0 Kaczorowski, a 2-0 już w 88 minucie strzałem głową Mariusz Kukiełka po dokładnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego Tomasza Dawidowskiego. Uff, można powiedzieć, bo przez 75 minut nie wyglądało to najlepiej. Ostatecznie jednak zaczynamy tę eliminację od zwycięstwa i czekamy teraz na mecz z Łotwą. A Łotwa podejmowała Szwecję i po cichutku liczyliśmy, że sprawi jakąś niespodziankę. Oto atak gospodarzy. Werpakowskis, Rubins i poprzeczka ratuje Hedmana. Bez kilku znanych nazwisk reprezentacja Szwecji, między innymi bez kontuzjowanego Lundberga, także bez Henrika Larssona, bez kilku piłkarzy, którzy zakończyli reprezentacyjną karierę. Teraz fatalnie faulowany Michael Svensson przez bramkarza łotewskiego Kolinkę, ale sędzia prowadzący to spotkanie powinien podyktować rzut karny. W odpowiedzi piłka w bramce szwedzkiej po strzale Stolczersa, ale ten gol nieuznany przez arbitra, choć jak widać na powtórce spalonego nie było w pomyłkach sędziowskich 1-1, a w meczu 0-0 Szwecja traci punkty w Rydze. No i to my prowadzimy w grupie czwartej. Games for Scotland, 5 defeats from 5 games since Bertie Vogts took over as manager earlier this year. Surely things couldn't get any better in Tofte, the Faroe Islands. Well, they could. The Faroes attacking early on. John Peterson on the end of the cross. Nightmare for the Scots. Delight for the Faroes. 1-0. 7 minutes gone. Now Scotland had drawn in this stadium 1-1 in a European Championship qualifier 3 years ago. But it was all set to be an even worse outcome this time round. Jacob Borg once again with a ball in. No offside against Pedersen. And that was 2-0. Well, the Scots have suffered some terrible results down the years. Iran 78, Costa Rica 90 spring to mind. But this was set to go right up there alongside
the best or worst of them, depending on your viewpoint. But almost inevitably, a comeback was launched in the second half, although check this out for a fortuitous set of deflections. The goal credited to Paul Lambert on the hour. Delight for the kilt wearers. Not so much for the Jens Martin Knudsen in the Faroe Island goal, shorn of the bubble hat these days. I co najmniej siódmą bramkę w tym spotkaniu, a to na razie tylko gol kontaktowy. 84 minuta. Barry Ferguson i piłkarz Glasgow Rangers ratuje część prestiżu, choć wynik 2-2 na Wyspach Owczych, a takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. To przecież klęska dla podopiecznych Bertiego Foxa. Mogło być gorzej, bo Wyspy Owcze, prowadząc 2-0, miały jeszcze kilka sytuacji na to, aby strzelać następne bramki. Wyspy Owcze, Szkocja, 2-2, jedna z sensacji na początku eliminacji. A teraz już drugi mecz tej grupy. Litwa, Niemcy w Kownie. Szykowano się tu na przyjazd wicemistrzów świata, zastanawiając się jednocześnie, jaki to będzie zespół. Proszę zobaczyć: Stałczek, Lewecka, Zdedura, Stankiewiczus, Zutautas, Semberas, Skarbalius, Mikala Junas, Razonauskas, Jankauskas i dobrze nam znany Robertas Poskus w składzie reprezentacji Litwy prowadzonej przez Beniaminasa Zelkiewiczusa, a Niemcy: Kan, Linke, Ramelow, Metzelder, Böhme, Hamann, Frings, Schneider, Balak, Janker i Klose. A zatem 8 finalistów mistrzostw świata, 8 piłkarzy, którzy zagrali w finale, a także Balak, Böhme i Janker, czyli Rudi Feller. Już kłopoty z kontuzjami wielu piłkarzy ma za sobą. Może przystąpić w bardziej komfortowej sytuacji do eliminacji do Mistrzostw Europy. Nie mógł zagrać w tym meczu z tych podstawowych graczy, tylko Christian Ziege, któremu w ubiegłym tygodniu zmarła matka. Szykowano się bardzo na przyjazd Niemców. W Kownie przywitano ich pokazem sztucznych ogni jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Trener Zelkiewiczus miał powiedzieć: dla nas wszystkich to jest najważniejszy mecz w życiu. No i spodziewano się, że Litwini rzeczywiście zagrają bardzo ambitnie i bardzo odważnie. Jankauskas szukał Poskusa w polu karnym, jednak nieudana ta kontra Litwy już w pierwszej minucie meczu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Schneidera. Jeszcze jedna wrzutka i Carsten Janker, jak zawsze, bardzo groźny przy dośrodkowaniach w pole karne. Jeszcze jeden rzut rożny. Faulowany i teraz Stałcze, który zagrał kiedyś w MSV Duisburg, a teraz występuje w drugoligowym greckim klubie Fostiras Ateny. Piłka wpada do bramki, ale ten gol nie jest uznany. Minus na minutę widać było coraz większą przewagę reprezentacji Niemiec, grającej spokojnie, grającej swoje, prezentującej większe doświadczenie i umiejętności techniczne. Balak i Stałcze. Michał Balak, wielki nieobecny finału Mistrzostw Świata, bardzo chce pokazać, że to on jest liderem reprezentacji Niemiec, bez którego będzie drużynie Rudiego Fellera ciężko. Metzelder w polu karnym, kiedyś, że był faulowany, sędzia gry nie przerywał. Prowadzi to spotkanie angielski arbiter Graham Paul. Ale poprawka Balaka w 27 minucie, bardzo skuteczna. Mocny strzał lewą nogą, pewny tuż przy słupku,
Michael Balak. Strzela bramkę w swoim 30. występie w reprezentacji. Dla Rudiego Fellera to także 30. mecz w roli trenera reprezentacji narodowej. Na razie ma na koncie 18 zwycięstw, 5 remisów, 6 porażek. A tu w Kownie, w meczu, którego Niemcy na pewno trochę się obawiali, zaczęło się bardzo dobrze. 27. minuta, 1-0. Na Rudim Fellerze, na reprezentacji Niemiec na pewno robiło wrażenie 0-0 z Włochami, jakie Litwa wywalczyła w poprzednich eliminacjach. Wydaje się, że jednak, że po tej bramce i Feller, i pomagający mu Michael Skibę odetchnęli z ulgą. Dobre zagranie reprezentacji Litwy. Jankauska znów do poskusa, ale czyste wejście niemieckiego piłkarza w okolicy pola karnego. Graham Pohl nie przerywał gry. Schneider, Balak. Jeszcze raz Schneider na lewą stronę. Pozwalał grać Graham Pohl, nie odgwizdując wielu drobniejszych przewinień. Tymczasem Klose w swoim stylu, główką z kozła, chciał pokonać Winterasa Stałczego. Nie udało się, a to mogła być druga bramka. Kilkadziesiąt zaledwie sekund po strzeleniu pierwszej. Jeszcze raz Klose, gdyby uderzył choć trochę w bok, to Stałcze nie miałby większych szans. Stautas. Na spalonym piłkarze z Litwy. Choć wielu nowych piłkarzy próbował, powoływał na towarzyskie spotkanie z Bułgarią Rudi Feller. To spotkanie Niemcy zremisowali 2-2, ale wtedy nie mógł skorzystać z kilku bardzo doświadczonych graczy, wicemistrzów świata. Młodzi spisali się nieźle, ale już w eliminacjach nie ma żartów. Poskus, bardzo dobre zagranie byłego piłkarza Gdzewa. Skarbalius strzelał z dystansu. Rzucił się Kan, ale nie musiał interweniować. Wciąż 1-0 dla reprezentacji Niemiec. Brinks, Balak. Końcowe sekundy pierwszej połowy meczu. Spokojnie, Niemcy rozgrywają piłkę, nie pozwalając sobie narzucić chaotycznej gry Litwinów, żywiołowej, opartej na szybkich wypadach. Z kontrami z własnej połowy meczu Graham Pohl kończy pierwszą połowę spotkania. Rudi Feller umiarkowanie zadowolony, bo 1-0 to dobry kapitał na drugą połowę, ale też trzeba grać ostrożnie, bo to jeszcze za mało, aby być pewnym zwycięstwa, nawet jak się z wicemistrzem świata, nawet jak się gra z dużo niżej notowaną Litwą. Janker i Klose rozpoczynają drugą połowę meczu. W tej grupie Wyspy Owcze, Szkocja, Islandia. Spodziewano się zwłaszcza ciekawej rywalizacji ze Szkotami. Ciekawej także przez osobę trenera reprezentacji Szkocji. Co z tego, skoro Szkoci zaczęli od fatalnej, tragicznej wręcz straty punktów na Wyspach Owczych. Dla Niemców to może być, mogą być to wyjątkowo łatwe eliminacje. Frings, nieudane zagranie, za które piłkarz Borussii Dortmund przeprasza kolegów. Stautas
Jankauskas w polu karnym. Jankauskas! Ale w bok bramki Edgaras Jankauskas, doświadczony piłkarz grający przez wiele sezonów w zachodnich klubach. Wciąż 1-0 dla wicemistrzów świata, to właśnie Beniaminas Zelkiewicius, prowadzący reprezentację Litwy. Balak, przez niego przychodzą wszystkie niemal ataki reprezentacji Niemiec. Hamann kieruje piłkę na prawą stronę, Prinz jeszcze szerzej. Pokazał się tam Schneider, wrzutka, pole karne, no i Stankiewicius jakby zapomniał się, pod którą jest bramką. Jego samobójczy gol daje prowadzenie Niemcom już 2-0. Coś z niczego, spokojny atak reprezentacji Niemiec. Zagranie niezbyt dokładne, Stankiewicius pogubił się jednak, trącił piłkę, zaskakując Winterasa Stałczego. 2-0 dla wicemistrzów świata. Po cichutku gdzieś zapewne Kownie liczono na sprawienie jakiejś niespodzianki. Liczono na to może, że Niemcy są może trochę przemęczeni. Może troszkę spoczną na laurach po sukcesie, jaki osiągnęli w Korei i w Japonii. Tymczasem nic z tego. Balak ładnie na lewą stronę i była szansa na trzecią bramkę. Michael Balak, tym razem w polu karnym w roli napastnika, niewiele się pomylił. Niedawno w eliminacjach do Ligi Mistrzów w meczu z Partizanem Belgrad Balak strzelił przepiękną bramkę w podobnej sytuacji, uderzając jak chciał po prostu w miejsce, które sobie wypatrzył. Samo okienko, co na powtórkach wyraźnie było, że jest jego zamiar. 74. minuta. Hamann. Strzał z dystansu i Stałczyk. Przewaga Niemców, ponownie Balak. Balak, który jest wszędzie, tam gdzie trzeba. I znów piłka zgrana do Hamana, zamykającego tę akcję z głębi pola. I znów Hamann próbował pokonać litewskiego bramkarza strzałem z dystansu. Litwini opadali z sił i opadali z nadziei, że uda się jeszcze nawiązać rywalizację z Niemcami. Przewaga podopiecznych Rudiego Fellera była na boisku bardzo wyraźna. No i Klose wyraźnie już stracił skuteczność po popisach w pierwszych meczach na Mistrzostwach Świata. Z najbliższej odległości Klose powinien tutaj strzelić trzeciego gola, no ale Stałczy odbił piłkę. Końcowe fragmenty meczu. Niemcy w tym roku rozegrają jeszcze 16 października mecz u siebie z Wyspami Owczymi. Zatem bardziej obawiali się chyba tego startu w eliminacjach. No ale start okazał się udany. Uśmiechnięty Michael Balak dziękuję arbitrowi. To on strzelił pierwszą bramkę strzelcem drugiej pechowej. Stankiewicius 2-0. Wicemistrzowie świata od zwycięstwa zaczynają eliminację do Euro. The Armenian capital.
Ukraine minus Andrei Shevchenko, who needs. Mistrzostw świata, Ukraina bez Szewczenki, bez Rybrowa, ale rozpoczęła od strzelenia bramki. Zubow podał Srebrennikowi i to on strzelił pierwszą bramkę w wyjazdowym spotkaniu z Armenią. Kolejna akcja gości, znów Zubow. Zubow z 20 metrów, 2-0 prowadziła Ukraina. No i niewiele wskazywało na to, że coś ciekawego jeszcze w tym meczu się stanie. Mecz rozegrany w Erewaniu. A bohaterem tych pierwszych minut był Gennady Zubow. Potem jednak gospodarze ruszyli do odrabiania strat. 74 minuta. Petrosian, Karamian po prawej stronie. Karamian, Petrosian ogrywa jeszcze rewę ukraińskiego bramkarza i tak pada kontaktowy gol dla gospodarzy. Bardzo dobre wyjście z atakiem z własnej połowy boiska. I Ormianie odzyskują jeszcze nadzieję na miarę korzystny wynik w tym meczu. Pewnie przejął piłkę Petrosian w polu karnym. Ograny Vitali Reva. I już tylko 2-1 prowadzi Ukraina. Nerwowe końcowe minuty, 89 minuta. Przewracany w polu karnym Karamian Leonid Buriak. Trener reprezentacji Ukrainy nie może uwierzyć w to, że sędzia dyktuje karnego. Sarkisian strzela bramkę. No i Argentyńczyk Oscar Lopez, prowadzący reprezentację Armenii, i jego podopieczni mają olbrzymie powody do radości. A drugi mecz w tej grupie odbył się w Atenach. Wypełnione po brzegi trybuny i wielkie nadzieje na mecz z Hiszpanią. Tymczasem już w 8 minucie Raul strzela swojego 29 gola w reprezentacji. Dogonił w ten sposób Fernando Hierro, który prowadził pod względem skuteczności w historii występów w narodowej jedenastce. Hierro już zakończył reprezentacyjną karierę, a Raul jeszcze długo ją pociągnie. Tutaj strzelił pierwszą bramkę dla Hiszpanii w nowych eliminacjach. A potem 2-0 Valeron. Tak Hiszpanie zdobywają pierwsze 3 punkty. Drużyna Grecji pod wodzą Otto Rehagela zrobiła olbrzymi postęp. Osiągnęła wiele świetnych wyników w meczach towarzyskich, wygrywając m.in. z Belgią, czy też w Bukareszcie z Rumunią. Ale mimo wielkich nadziei ten pierwszy mecz kończy się porażką. Bardzo dobry debiut Inakiego Saeza w meczu o punkty. Nie bał się powołać kilku debiutantów. Nie zawiódł go zespół. 2-0. Hiszpania po bramkach Raula i Valerona wygrywa na wyjeździe. I zespół świata Turcja podejmował Słowację. Z wielu kontuzjowanych piłkarzy nie mógł korzystać senior Ginesz, ale mimo to przeważali na boisku gospodarze. 14 minuta. Arif, Akin i słowacki bramkarz Juraj Buczek wyjmował piłkę z bramki po raz pierwszy bez Hakana Şükür'a, bez rewelacyjnego İlhana Mansiza. Reprezentacja Turcji, ale na słabą w ostatnich latach Słowację to zupełnie wystarczało. W 45 minucie akcję, którą rozpoczął Fatih, Akin, Arif, Arif i jest 2-0 dla Turcji. Na pewno przy kłopotach kadrowych trochę się obawiano tego pierwszego występu. Obawiano się również o formę drużyny, która sprawiła tak dużą niespodziankę na Mistrzostwach Świata. Obawy były płonne. 65 minuta. Akcja prawą stroną i jeszcze raz Arif. 3-0. Podopieczni seniora Ginesza na początek eliminacji odnoszą efektowne, pewne zwycięstwo
przed własną publicznością. W tej grupie są jeszcze Liechtenstein, Macedonia i Anglia. Na pewno najgroźniejszy rywal Turków w walce o pierwsze miejsce. Pierwszym liderem grupy siódmej reprezentacja Chorwacja gra z Estonią. 42 minuta. Atak gospodarzy. Oto pierwsza, druga szansa. Maric nie trafia piłkę z Silvio Maric, a Tomislav Maric też nie umieścił piłki w bramce. Zmarnowana szansa przez gospodarzy, którzy byli pewni zwycięstwa na początek eliminacji. To była najgroźniejsza sytuacja podopiecznych Otto Bericia w pierwszej połowie. W drugiej szansę miał Tapalović, ale po jego strzale ostatecznie piłka tylko musnęła słupek. Słaby występ reprezentacji Chorwacji na stadionie w Osijeku. W 92 minucie jeszcze szansę mieli piłkarze z Estonii. Anders Oper i Pletikosza ratuje gospodarzy przed porażką w pierwszym meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. To kolejna niespodzianka w pierwszej serii spotkań. Chorwaci nie mogą uwierzyć, że tylko zremisowali u siebie z Estonią, a skromna grupa kibiców estońskich miała w Osijeku olbrzymie powody do zadowolenia. A drugi mecz w tej grupie odbył się w Brukseli. Belgia, Bułgaria, Terje Hauge, norweski arbiter i kapitanowie obu reprezentacji. De Vlieger, Freven, Van Buiten, Simons, Van der Heyden, Engelbert, Van der Ege, Baseggio, Hor, Benza i Song to skład wystawiony przez Eme Antunisa. A Bułgaria w bramce Zdravkov, Kishishev, Kirillo, Petkov, Petrov, Piejew, Stylian Petrov, Milen Petkov, Zoran Jankovic, Bałakov i Pazin. To drużyna Płamena Markowa, który przejął zespół po Stajczo Młodenowie po fatalnym zakończeniu eliminacji do Mistrzostw Świata. W pierwszym towarzyskim meczu w sierpniu Bułgaria zremisowała z Niemcami 2-2. Belgia w tym samym czasie remisowała w Szczecinie z Polską 1-1. W Brukseli spodziewano się jednak, że zespół, który grał w finałach Mistrzostw Świata i to grał dobrze, odpadając dosyć pechowo, jest faworytem tego spotkania. Dobre podanie do Pędzy. No i pierwsza interwencja Zdravkova. Ładna akcja gospodarzy. Bułgarzy na pewno przyjechali do Brukseli przede wszystkim po to, aby nie przegrać. Nie spieszył się Zdravkov w 14 minucie, żeby zacząć grę. Bez kontuzjowanego Berbatowa, bardzo utalentowanego napastnika Leverkusen, grali Bułgarzy, choć do ostatniej chwili jeszcze starano się go doprowadzić do pełnej dyspozycji. Tymczasem Song i Mpenza atakują bramkę Zdravkova, a strzelał Peter van der Heyden. Kontra Bułgarii. Freven dopuścił do tego dośrodkowania i Zoran Jankovic strzela bramkę dla zespołu gości.
Bardzo dobra kontra lewą stroną. Dokładna centra po ziemi, akurat tam, gdzie najwygodniej było nadbiegającemu Jankowiczowi dojść do piłki i pokonać Gerta Defligera. Nie popisał się ani Freven, ani środkowi obrońcy Zoran Jankowicz w swoim czwartym raptem występie w reprezentacji Bułgarii. Strzela pierwszą bramkę. Podopiecznie Mea Antunisa chcieli oczywiście szybko odrobić stratę. Atakowali bardzo chaotycznie. Tak jak i teraz Barthor przedzielał się. Upada w polu karnym po starciu ze Stylianem Petrowem. Ale pan Terry Hauge pokazuje, że faul był poza linią boczną pola karnego. Choć wydaje się, że rzeczywiście Barthor już na linii był przewracany przez rywala. Norweski sędzia nie podyktował jednak jedenastki, choć zdaniem Chore było to oczywiste. Tylko rzut wolny, 42 minuta, nerwowo Bałakow i Kiszyszew w murze, ale nie doszli tam do piłki ani Pęca, ani Song. Groźna taka sytuacja względem taktycznym w grze reprezentacji Belgii, że po nie najlepiej rozegranym rzucie rożnym później jest jeszcze szansa, a teraz odpowiedź Bułgarii. Szybko wyprowadzona kontra i Georgi Piejew miał szansę na drugiego gola. Strzał z 17 metrów, przepiękne uderzenie. No ale piłka trafia tylko w poprzeczkę. I do przerwy jest 1-0 dla Bułgarii. Bardzo dobry występ podopiecznych Płomena Markowa. No i grupa bułgarskich kibiców też ma powód do zadowolenia. Ementa, Emea Antunis nerwowo czekał na drugą połowę. Rozpoczynają Krasimir Bałakow. Pan Markow miał nieprzyjemny dawny incydent w domu podczas remontu mieszkania. Spadł ze schodów. Dosyć boleśnie się potłukł, między innymi znowu obrażeń twarzy, ale już przed meczem towarzyskim z Niemcami, kiedy spekulowano, czy będzie prowadził reprezentację z ławki, okazało się, że wszystko jest w porządku. Opuszcza boisko Engelbern, w jego miejsce Bom Pęca. W 53 minucie taką zmianę przeprowadził Emea Antunis. Petrow. Mocne uderzenie z dystansu, obroniony przez Defligera. Komfortowa sytuacja dla Bułgarów, którzy prowadząc 1-0 w Brukseli i widząc, jak nerwowo poczynają sobie gospodarze, starali się przede wszystkim dużo utrzymywać przy piłce, a kiedy się da uderzać na bramkę Defligera, tym razem próbował Stylian Petrow. Freven. Długa piłka do Mpęcy. Song. Bom Pęca. Przerywa tę akcję Predak Pażin. Choć wydaje się, czysto trafił piłkę bułgarski obrońca. To jednak sędzia dyktuje rzut wolny dla gospodarzy. Dochodząca piłka w stronę bramki, no i Wesley Song charakterystycznym dla siebie wyskoku. Świetnie nabiegający na te dośrodkowania, świetnie wyczuwający tempo i obliczający lot piłki. No tyle tylko, że jeszcze trzeba tę piłkę dokładniej skierować do bramki. Tutaj miał ułatwione zadanie Zdrawkow. 63 minuta. Kontra Bułgarii. 5-3.
Ładna wymiana piłki, Bałakow. Jeszcze Krasimir Bałakow. Próbował Bałakow, ale ten strzał został zablokowany. Nie koniec akcji. Faulowany Bałakow, 25 metrów do bramki De Fliegera i rzut wolny. Krasimir Bałakow, zdaniem wielu fachowców, miał zakończyć już karierę reprezentacyjną w towarzyskim meczu z Niemcami. Bałakow rozegrał mecz 85 wówczas i stwierdził, że gra dalej. Kilka tygodni temu odznaczony najwyższym odznaczeniem zasługi dla bułgarskiego sportu. No i teraz pełni funkcję kapitana reprezentacji Bułgarii. Bałakow i Petrow. Krasimir Bałakow. Stylian Petrow. Odbita piłka i 2-0 Bułgaria prowadzi w Brukseli. Dużo szczęścia miał piłkarz występujący w Celticu Glasgow. W takich oto okolicznościach zdobył swoją czwartą bramkę w reprezentacji. A Bułgarzy powoli zapominają o blamażu w końcowej fazie eliminacji do Mistrzostw Świata, kiedy to przegrali z Czechami 0-6. Bardzo pechowe odbicie od jednego z Belgów. Był to Ivan Derege. 2-0 dla Bułgarii. Coraz trudniejsza sytuacja dla gospodarzy. Muszą już zaatakować bardziej zdecydowanie. Hor. Song. Jeszcze uderzenie Van der Ege z dystansu. Ale słabe i niecenne. Bardzo wiele znaczył dla reprezentacji Belgii Mark Wilmots, kiedy już skończył reprezentacyjną karierę. Czegoś brakuje tej drużynie. Choć nikt nie odmawia im umiejętności, to jednak i w Szczecinie, i tutaj w tym meczu z Bułgarią. Belgia nie prezentuje się jakoś rewelacyjnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o konstruowanie groźnych akcji, o ich wykańczanie. Pod tym względem Wilmots był na razie niezastąpiony. Sam Song, prezentujący skuteczność w meczach ligowych, to jeszcze troszeczkę za mało. Szansa kolejna dla Bułgarów, 70 minuta. Petrow i broni De Fliegera uderzał tym razem Martin Petrow. Bardzo dobre rozegranie z Bałakowem. Nie bali się Bułgarzy uderzać z dystansu. 76 minuta. Bałakow. No i De Flieger dalekim wyjściem przerywa te szarże Georgija Piejewa. Miał Piejew swoją szansę w ostatniej minucie pierwszej połowy, kiedy trafił poprzeczkę. Teraz, gdyby piłka tak bardzo mu nie odskoczyła, to może zdołałby przelobować De Fliegera. Opuszcza boisko Zoran Jankovic, strzel z pierwszej bramki, a w jego miejsce wchodzi Gennadij Chinnikov. Kilku bardziej doświadczonych graczy w reprezentacji Bułgarii, ale kilku całkiem nowych. Płamen Markow buduje reprezentację na Mistrzostwa Europy. A czy uda się uzyskać awans? Grupa jest dosyć trudna. Widzieliśmy, że Chorwatów i Estończyków jest jeszcze najsłabsza w tym towarzystwie Andora. No ale punkty zdobywane z tym najsilniejszym, rozstawionym rywalem w grupie i to jeszcze na wyjeździe mogą w końcowej fazie okazać się bezcenne. Bułgaria bliska zwycięstwa w Brukseli. 2-0. Prowadzą podopieczni Płamena Markowa i grają spokojnie, nie wpadają w panikę. Jeszcze próbują gospodarze.
Dużo podań na małej przestrzeni. W końcu Bart Hor wydawało się, że strzeli kontaktowego gola. Dobre wyjście Zdravko Zdravkova i nadal Belgia bez gola w tym meczu. Bałak. Tym razem dość łatwo stracił piłkę w środku boiska. Nerwowa końcówka meczu. Freven. Nie patyczkują się Bułgarzy we własnym polu karnym. Kiedy tylko trafia tam piłka, myślą jak najszybciej, jak najdalej ją wybić. Jeszcze jedna wrzutka, Pęca i Zdravkov. Steen Freven, który debiutował w meczu z Polską. Piłkarz utraftu, a więc zobaczymy go jeszcze w meczach pucharowych z Legią. Na pewno część winy ponosi przy pierwszym golu dla Bułgarów. Tymczasem Bałakow, Cilikov. No i De Fligger miał zdecydowanie więcej pracy w całym meczu niż Zdravko Zdravkov. Zwłaszcza przy dobrych strzałach z dystansu reprezentantów Bułgarii. Znów mocne uderzenie w światło bramki, tym razem Cilikova i De Fligger miał kłopot. Końcowe sekundy, Terry Hauge kończy mecz, sensacja w Brukseli. Sam arbiter wydawał się jakby trochę zdziwiony. Bułgarzy zwyciężają 2-0, wspaniały wymarzony początek eliminacji dla zespołu. It's 44 years since Wales played in their only major championships. Ivor Allchurch, John Charles and Co. W poprzednich eliminacjach zaprezentowali się z Niemcami, z Anglikami z bardzo dobrej strony. Tymczasem w 30 minucie po akcji Garego Speeda i Ryana Giggsa ostatni dotyka piłki John Hartson. Piłkarz Celticu strzela bramkę dla podopiecznych Marka Hughesa. Walijczycy też już chcą wyjść z cienia Irlandczyków, Anglików. No. Szkoci już nie rzucają żadnego cienia, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Walijczycy strzelają drugiego gola. Simon Davis Tottenhamu w 72 minucie wykorzystuje świetne podanie Ryana Giggsa. Liczna grupa kibiców z Walii ma olbrzymie powody do radości. Świetny start tego zespołu, który był rywalem Polaków w poprzednich eliminacjach. Zawsze czegoś Walijczykom brakowało. Teraz rozpoczęli eliminację bardzo udanie. A w tej grupie są jeszcze reprezentacje Jugosławii oraz Azerbejdżanu i Włoch. Oto stadion w Baku. 37 tysięcy widzów. Skład reprezentacji Azerbejdżanu na ten pierwszy eliminacyjny mecz mistrzostw Europy. Świetnie znany Grek Kyros Vassaras prowadzi to spotkanie, a Giovanni Trapattoni wystawił Buffona, Panucciego, Neste, Cannavaro, Coco, Gattuso, Di Biagio, Tomasiego, Del Piero, Inzagiego i Vieriego. Nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Francesco Tottiego. Zakończył już długą, kilkunastoletnią międzynarodową reprezentacyjną karierę Paolo Maldini. No i Włosi od wielu, wielu lat bez Maldiniego przystępują do nowych eliminacji. Giovanni Trapattoni przegrał towarzyski mecz ze Słowenią. Media spekulowały, czy to spotkanie w Baku nie jest dla Włocha być albo nie być trenerem reprezentacji. Zwłaszcza po dosyć gorzkiej pigułce, jaką przyszło Włochom przełknąć na Mistrzostwach Świata i odpadnięciu z Koreą. Gospodarze w pierwszych minutach bez respektu starali się atakować bramkę Buffona. No i nie można było lekceważyć żadnej ich akcji. Buffona próbował zaskoczyć Aslan Karimov.
paru nowych piłkarzy w reprezentacji, m.in. Pirlo, były kapitan reprezentacji młodzieżowej. W polu karnym przewraca się Inzaghi, ale nie ma rzutu karnego, którego spodziewał się Włoch. I nie pomaga dowód rzeczowy w postaci podartego rękawka. Jak widzimy, Inzaghi też nie był bez winy. I to on, zdaniem greckiego arbitra, bardziej i pierwszy faulował w tym starciu. Pod nieobecność Maldiniego, nowym kapitanem w stacji Fabio Cannavaro, który zdecydowanie wypowiedział się przeciwko jakiemukolwiek stawianiu Trapattoniego pod ścianą. To my gramy na boisku i to my zawaliliśmy mecz z Słowenią, więc nie ma co zwalać winy na trenera. Na pewno nie jest to jakiś decydujący mecz jego kariery, powiedział Cannavaro przed spotkaniem w Baku. Wrzutka w pole karne, Inzaghi strzela w słupek po tym dośrodkowaniu Panucciego. Był tam jeszcze blisko Christian Vieri, ale piłka nie wylądowała w bramce Dmitrija Kramarenki. Kamal Gulijew. I to pole karne. Którym dopadł do piłki Gurbanow, on miał szansę pokonać Buffona. Teraz dobra akcja Tomasiego i piłka w bramce, samobójczy gol Tarwana Achmedowa. Sporo pecha mieli przy tej akcji gospodarze. Damiano Tomasi wypracował tę bramkę dla Włochów. No a Tarwan Achmedow długo jeszcze będzie pamiętał tę interwencję, która postawiła reprezentację Azerbejdżanu w trudnej sytuacji. Wychodzący do dośrodkowania Kramarenko już był bez szans, żeby wrócić, żeby jeszcze złapać piłkę. Na wszelki wypadek nadbiegał tam Inzaghi. Od 33 minuty Włosi prowadzili w Baku. Jeszcze w ostatniej minucie pierwszej połowy po raz kolejny starcie Inzaghiego z Achmedowem. Odgwizdany faul Azera i rzut wolny dla Włochów. Del Piero prosto w mur. Tomasi lewą nogą. No i z dużymi kłopotami Kramarenko. Panim Sariko prowadzący reprezentację Azerbejdżanu. Tymczasem już najciekawsze fragmenty drugiej połowy. Inzaghi dopada do piłki w polu karnym. Strzela jednak niecelnie. Takich dalekich wschodnich wypraw boją się Włosi w eliminacjach, a za jakiś czas los im przydziela takich rywali w grupie. Montella, który pojawił się na boisku Zawieriego w 58 minucie, zagrywał długą piłkę w stronę Inzaghiego. Rzut rożny dyktuje grecki arbitr. Na boisko wszedł również Ambrosini, który zastąpił Di Biagio. Zdenerwowany Trapattoni, druga szansa Alessandro Del Piero. I tym razem wspaniały strzał Super Alexa, który prezentuje nową fryzurę i dawne umiejętności, bo takich bramek z rzutów wolnych Del Piero strzelił w karierze mnóstwo. Pierwszy strzał w 45 minucie zupełnie nieudany, ale teraz znakomite uderzenie tuż przy słupku. Kramarenko mógł sobie tylko popatrzeć, jak strzela Del Piero, rzuty wolne. 2-0 Włosi prowadzą w Baku w 65 minucie. Jeszcze próbują gospodarze, jeszcze strzelał Rashad Sadigov.
ale Buffon nie musiał interweniować. Na pewno odetchnie z ulgą Giovanni Trapattoni, choć jeszcze w tym roku, w październiku, czeka Włochów trudny mecz, prosił u siebie, ale z najsilniejszym chyba rywalem w grupie z Jugosławią. Jeszcze szansa dla Włochów, jeszcze atakował Gennaro Gattuso, a bronił Kramarenko. Ostatnie sekundy meczu, Sadigo w zrzutu wolnego bardzo niecelnie, a zatem nie udaje się strzelić nawet kontaktowego gola reprezentacji Azerbejdżanu. Wiele ludzi przyszło na stadion w Baku, by być świadkami sensacji. Sensacji jednak nie ma. Giovanni Trapattoni i jego drużyna wygrywają pierwszy mecz eliminacji 2-0 po samobójczym golu Darwana Ahmedowa i pięknej bramce z rzutu wolnego strzelonej przez Alessandro Del Piero. Jak zmierzyła się ze Szkocją. Podopieczni Bertiego Foxa te eliminacje rozpoczęli bardzo słabo. Jak wiemy, zremisowali z Wyspami Owczymi 2-2 i zanosiło się już wówczas na wyrzucenie z pracy niemieckiego trenera. Spójrzmy jednak, co dzieje się pod bramką drużyny Islandii. To początek spotkania, jeszcze możliwość ponowienia dośrodkowania przez Naismitha i w siódmej minucie Christian Davy strzela bramkę dla drużyny Szkocji. Bardzo dobra akcja, charakterystyczna dla drużyn grających na Wyspach Brytyjskich. Zablokowany zupełnie bramkarz drużyny Islandii Arni Gatur Arason i nie miał żadnych problemów ze skierowaniem piłki do siatki Christian Bailey. A więc w siódmej minucie spotkania drużyna gości prowadziła 1-0. To Arnar Bjarnason i Maurice Ross. Szansa dla drużyny gospodarzy. Ten strzał Ingimarsona nie trafia jednak do bramki, ale jest możliwość poprawienia się jeszcze strzelenia bramki. Piłkarze z Islandii, jak widzą Państwo, atakują z wielką werwą, z wielką animuszem. Natomiast reprezentacja Szkocji rzeczywiście niewiele może przeciwstawić. Ona wcale nie pokazuje ładnego futbolu. Szkoccy kibice ciągle mają pretensje do tego właśnie pana Bertiego Foxa. Bardzo dużo takich właśnie podań w pole karne. To strzelec bramki Christian Davy, kolejne dośrodkowanie, pole karne i bardzo dobra interwencja bramkarza drużyny Islandii Arni Gattura Arasona. Sześćdziesiąta trzecia minuta spotkania. Lambert i Ross rozgrywają akcję reprezentacji Szkocji. Właśnie Maurice Ross, dośrodkowanie i fantastyczny strzał Garego Naismitha. Jedna z najpiękniejszych bramek strzelona w sobotę w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Pani ze Szkocji, którzy przyjechali na Islandię dopingować swój zespół, są bardzo zadowoleni. Rzeczywiście wspaniały gol, świetne przyjęcie piłki. Polu karnym oszukał dwóch obrońców, Karlssona i Sigurssona, i wspaniałym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy. Reprezentacja Szkocji odniosła więc pierwsze zwycięstwo pod wodzą niemieckiego trenera Bertiego Foxa w oficjalnym spotkaniu. Ta wyjazdowa wygrana pozwoli zawodnikom tego kraju na zmazanie winy po remisie z Wyspami Owczymi. W Kownie reprezentacja Litwy podejmowała Wyspy Owcze właśnie. Kibice tego zespołu liczyli na to, że ta drużyna jest w stanie sprawić podobną niespodziankę jak wówczas, kiedy grała ze Szkotami. To sytuacja z 23 minuty. Arbiter tego spotkania za faulę na Fomience dyktuje
rzut karny. Jeszcze próba rozmowy z sędzią, jeszcze próba odwołania tej decyzji. Tomasz Razanskauskas ustawił jednak piłkę 11 metrów od bramki reprezentacji Wysp Owczych i pewnym strzałem zdobył prowadzenie dla swojego zespołu. Kibice w Kownie więc zadowoleni. To ciągle pierwsza połowa spotkania. Dobra kolejna akcja zespołu litewskiego i ten piłkarz, który teraz trafił do siatki, doskonale znany jest w Polsce, to Robertas Poskus, zawodnik, który grał swego czasu w Łódzkim Widzewie i w Polonii Warszawa. On właśnie strzelił drugiego gola w 37 minucie dla reprezentacji Litwy. W grupie szóstej w Kijowie Ukraina w żółtych strojach zmierzyła się z reprezentacją Grecji. Na stadionie olimpijskim kibice domagali się bramek dla drużyny ukraińskiej. Niewiele brakowało, aby ta bramka padła już na początku spotkania. Andriy Woronin, który w 24 minucie zmienił Srebrnikova, w ten sposób zatrudnił Nikopolidisa, bramkarza greckiego zespołu. Kijowie oczywiście chłodno. Kibice rozgrzewali się jednak dobrą grą swojego zespołu. To jest druga połowa spotkania. 51 minuta i Andriy Woronin zrobił to, czego nie udało mu się dokonać kilkanaście minut wcześniej. Świetne przyjęcie piłki w polu karnym. Zupełnie zaskoczony Vitali Reva, bramkarz kijowskiego Dynama, w żaden sposób nie mógł sięgnąć piłki. A to następna akcja, tym razem to Andriy Woronin i kapitalnie zakończył tę akcję drużyny Ukrainy. Radość kibiców na stadionie olimpijskim w Kijowie. Ukraina bowiem wygrała z Grecją 2-0. A teraz już mecz między Hiszpanią a Irlandią Północną. Reprezentacja Hiszpanii z Casillasem, Salgado, Raulem, Bravo, Gutim, Puyolem, Elgerom, Raulem, Baraką, Joaquimem, Xavim i Vincentem. Prowadzona przez trenera Inakiego Saeza była faworytem w meczu z drużyną Irlandii Północnej. Pracę tego zespołu Taylor, później Hughes McCartney, Taggart Murdoch, Lomas Gillespie, Malorin, Johnson, McVeigh i Horlock. To skład ustawiony przez trenera McIlroya. Hiszpanie, którzy pechowo, niektórzy mówią, że niesprawiedliwie, zostali wyeliminowani w turnieju Mistrzostw Świata. Pałają wielką żądzą, aby ten znakomity skład z wielkimi gwiazdami europejskiego i światowego futbolu odniósł wreszcie sukces w Mistrzostwach Europy. Najpierw trzeba jednak zagrać je w Portugalii. Irlandczycy to jednak twardy rywal. Nieudana interwencja Puyola, a więc szansa dla irlandzkiego zespołu i w bramce Iker Casillas. Jego miejsce w tej bramce w tej chwili jest coraz pewniejsze. Bramkarz Deportivo La Coruña Jose Molina zapowiedział rozbrat z futbolem po tym, jak wykryto u niego raka jąder. Ten 32-letni zawodnik podczas konferencji prasowej powiedział, że podda się leczeniu nowotworu złośliwego. Przypomnę, że nie grał bardzo długo. W czerwcu odbył operację usunięcia z jąder guza, który według wczesnej diagnozy był łagodny i nie powinien mieć żadnych złośliwych następstw. Stało się jednak zupełnie inaczej. Wszyscy wierzymy jednak, że ten znakomity piłkarz, nie wyższy Atletico Madryt, a teraz Deportivo La Coruña, będzie zdrowym człowiekiem, niekoniecznie musi wrócić do wielkiego futbolu. Ruben Baraka, piłkarz Valencji, on jeden z najgroźniejszych zawodników
a to Guti, który ciągle czeka na swojego pierwszego gola w reprezentacji. Atak Guti, Raul, taka decyzja Inakiego Zeza, selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. Kolejna akcja, Raul Bravo, zawodnik madryckiego Realu. Znakomita technika, świetne zrozumienie się piłkarzy hiszpańskich powodowało, że Irlandczycy byli w poważnych opałach. Ten atak pozycyjny bardzo groźny. Xavi do środka i jest bramka dla reprezentacji Hiszpanii. Ruben Baraja tonie w objęciach Joaquina i Raula. To nie jest piłkarz, który wiele bramek strzela głową. Jego specjalnością raczej strzały z dalekiej odległości. Nie dał rady Colin Murdoch, piłkarz Preston North End, i Ruben Baraja, zawodnik Walencji, w 15 występie w reprezentacji Hiszpanii zdobywa bramkę dla swojego zespołu. Xavi i Puyol, oni rozpoczynają akcję. Jest Raul, niezwykle groźny, bardzo szybki, potrafiący obrócić się z piłką na bardzo małej przestrzeni. Raul wyprzedził już Fernando Hierro na liście najlepszych strzelców reprezentacji Hiszpanii. Hierro w tym meczu nie gra, więc dla Raula szansa na poprawienie tego dorobku. Rozpoczyna Baraja akcję swojego zespołu. On był tym motorem napędzającym. Vicente do środka i desperacka interwencja Steve'a Lomasa, który wybija piłkę tuż sprzed nóg hiszpańskich piłkarzy. Mają wiele barachunków do wyrównania Hiszpanie z Irlandczykami. To przecież ta drużyna podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych właśnie w Hiszpanii w 1982 roku wygrała 1-0 z Hiszpanami. To spowodowało, że ci później trafili do gorszej grupy i będąc faworytem w roli gospodarza szybko zakończyli swój udział w Mistrzostwach we własnym kraju. Strzelał Raul Bravo, zawodnik, który zdobywa sobie dopiero miejsce w podstawowej 11 Realu Madryt. Tymczasem groźna sytuacja dla reprezentacji Hiszpanii. I widzą Państwo, jak niewiele brakowało, aby Mike Taylor musiał po raz drugi wyciągać piłkę z siatki. Tym razem faulowany Paul McFaith. Irlandczycy przyjechali bardzo defensywnie nastawieni. Praktycznie rzecz biorąc, Gillespie był jedynym napastnikiem, choć po meczu hiszpański dziennik Marca napisał, że grali bez żadnego napastnika, a drużyna hiszpańska atakowała Guti. Dopiero czwarty raz piłkarz madryckiego Realu gra w reprezentacji swojego kraju. Zawodnik, który ciągle czeka na swoją wielką szansę, który musi niemal w każdym meczu przekonywać klubowego trenera do swojej przydatności. Teraz ma szansę na strzelenie bramki i wykorzystał to wręcz fenomenalnie. Ogromna radość Gutiego, który zdobywa pierwszą swoją bramkę w reprezentacji. Doskonałe dośrodkowanie Vicente. Piłkarze Walencji bardzo dobrze grali w tym meczu, zarówno Ruben Baraja, jak i właśnie Vicente. Ich akcje skrzydlające były niezwykle niebezpieczne. Raul opuszcza boisko, a jego miejsce zajmuje Fernando Morientes. A więc jeden z piłkarzy Realu zastępuje drugiego. 20 minut do zakończenia tego spotkania. Zmianę również w drużynie sama Paxtera McIlroya. Obrońcy drużyny hiszpańskiej, to już jest tradycja, szczególnie ci środkowi obrońcy popełniają wiele błędów, ale filozofia gry w Hiszpanii jest taka, że nieważne ile bramek się straci, trzeba po prostu strzelić więcej niż rywal i wówczas nie ma żadnych problemów z wygraniem spotkania. Michael Hughes. Wydawało się, że strzał niebezpieczny, ale jednak w bezpiecznej odległości od bramki Kera Casillasa. Michele Salgado, rozegranie piłki z Gutim właśnie. Jeszcze raz zawodnik Realu Madryt, niebezpieczny strzał i bardzo dobra interwencja Mike'a Taylora, bramkarza rumuńskiego Fulham, który ciągle toczy tam rywalizację z
Jorge van der Sar. Jeszcze raz spójrzmy na błyskotliwe rozegranie piłki, ten niebezpieczny, bo między nogami obrońców zasłonięty zupełnie był Taylor, udało mu się jednak obronić. Kwadrans do zakończenia meczu z Guzi, który często cofa się piłkę do rejonu środkowych boiska. Ruben Baraka i nie udało się strzelić drugiego gola w tym meczu pomocnikowi Walencji. 27-letni piłkarz, znakomicie strzelający spoza pola karnego. O tym przekonał się i radosnym stanem bramkarz warszawskiej Legii Jerzy Dudek, bramkarz FC Liverpool. Właśnie strzałem z 18 metrów pokonał Dudka w spotkaniu Ligi Mistrzów. Odzyskuje piłkę Xavi. Teraz jest próba stworzenia liczebnej przewagi przez zawodników Walencji. Morientes będzie groźnie. Morientes decyduje się na strzał. Piłka jednak zablokowana przez Targata. No ale przed strzałem Rubena Barachy już obronić się Taylor nie mógł. Pieczętuje swoją znakomitą grę w tym spotkaniu Ruben Baracha strzeleniem swojej drugiej bramki, a trzeciej dla reprezentacji Hiszpanii. I to jest właśnie wizytówka Rubena Barachy. Jeszcze ta piłka chyba otarła się tam o nogę Colina Murdocha. No ale oczywiście gole zapisany jest hiszpańskiemu piłkarzowi. Hiszpania, Północna Irlandia, więc 3-0. Piłkarze gości próbowali strzelić jeszcze choć honorową bramkę. Ale Hiszpanie to zespół dążący do pięknej gry. Po prostu tego wymagają kibice na Półwyspie Iberyjskim od swoich zawodników. Koniec spotkania. Hiszpania bez żadnych problemów zwycięża drużynę Irlandii Północnej 3-0. I spójrzmy na tabelę grupy. Sławie bardzo bano się angielskich kibiców. Dzień przed meczem doszło w jednym z barów do strzelaniny, której postrzelonych zostało właśnie dwóch Anglików. Oni szukali wsparcia u swojej drużyny narodowej w hotelu, gdzie mieszkała reprezentacja Anglii. Drużyna Słowacji prowadzona przez Władysława Jurkemika w następującym składzie. W bramce Henika, później Petra Skarhan, Hinka, Dziuric, Zeman, Pinte, Nemet, Lajnec oraz Witek i Janoczko. W bramce Anglików Seaman, później Gary Neville, Cole, Gerard, Woodgate, Southgate, Beckham, Scholes, Heskey, Owen i Bat. Sędziowie tego spotkania z głównym arbitrem Włochem Domenico Messiną. No i właśnie to spotkanie niewiele brakowało, aby się nie odbyło. Boisko było tak brzązkie i tak nieprzygotowane do gry, że zarówno sędziowie, jak i delegat UEFA dopiero sprawdzali stan tego boiska. Bez przerwy padał deszcz. Ostatecznie zdecydowano się, że można zagrać ten mecz, co oczywiście preferowało reprezentację Anglii. Słowacy, gospodarze w niebieskich strojach. Drużyna angielska chciała bardzo efektownie zagrać w tym właśnie spotkaniu eliminacyjnym. Liczyła na zdobycie punktów, choć oczywiście zdawała sobie sprawę, że na trudnym terenie nie będzie jej łatwo. Słowacy nie mogli w tym meczu pozwolić sobie na drugą porażkę. We wrześniu ulegli przecież Turkom 0-3. A więc biorąc pod uwagę fakt, że rywal znakomity przecież, to drużyna Słowacji mogła już po tym meczu praktycznie pożegnać się z marzeniami o starcie w finałowym turnieju Mistrzostw Świata. Mirosław Karhan, piłkarz Wolfsburga, atak Słowaków, znakomita sytuacja i niewiele brakowało, aby już na początku spotkania Robert Witek ze Slovana Bratysława, piłkarz uwielbiany przez kibiców na tym właśnie stadionie, wpisał się na listę strzelców. Bardzo dobre podanie, nie było spalonego i w ostatnim momencie po interwencji Neville'a piłka opuściła boisko. Angielskich kibiców nie brakuje
nigdzie. Te flagi z krzyżem świętego Andrzeja na każdym stadionie, gdzie gra reprezentacja Anglii. Jeszcze raz Karhan, zawodnik Wolfsburga w indywidualnej akcji. Świetne zagranie do środka. Jest tam Nemeth i nie najlepsza interwencja obrońców angielskiej reprezentacji. Tym razem to Steven Gerrard pod własną bramką wybijał piłkę na korner, ale warunki gry przyznają Państwo niezwykle trudne. Boisko bardzo grząskie, ta piłka wyczyniała dziwne harce. Zawodnicy, mimo iż oczywiście wkręcili do butów długie korki, nie poruszali się po tym boisku tak lekko. Od początku spotkania trwały ataki drużyny gospodarzy. Tym razem to Paul Scholes uprzedził Davida Simana, który taplać się musiał w błocie. Widzą Państwo to ogromne kolisko borowiny tuż pod jego bramką, a tu głównie toczyła się gra w pierwszej połowie spotkania. Władimir Janoczko, piłkarz wiedeńskiej Austrii. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Są tam już zawodnicy gospodarzy. Nie udało się dojść do strzeleckiej pozycji Petrowi Chlince. Siman, ciągle uważany zarówno przez Arsena Wengera, jak i Svena Gorana Eriksona za najlepszego angielskiego bramkarza, mimo tych wielu błędów. I teraz właśnie pokazał, że jest bramkarzem rzeczywiście dobrym, ale proszę zwrócić uwagę na to wybicie piłki przez Davida Beckhama. Nie ma ani Owena, ani Heskeya na polu karnym, rywali nawet na połowie. Anglicy w tej pierwszej części spotkania rzeczywiście zepchnięci do defensywy. To właśnie Ladislav Jurkemik, niegdyś znakomity piłkarz i reprezentant Czech. A Słowacy nic sobie nie robili ze sławnych rywali. Lars Nemeth, piłkarz na stale grający w Anglii w drużynie Middlesbrough i strzelający bramki w angielskiej Premier League. A to akcja prawą stroną Martina Petrasa. Zespół gospodarzy w tym meczu występował bez Greski z Milanu i Labanta z West Ham United. Mimo to spisywał się dobrze Janoczko. Dośrodkowanie będzie groźniej. Piłka wpada do siatki. Cillar Nemeth w 24 minucie strzela gola. I proszę zwrócić uwagę, jak wielka radość na stadionie w Bratysławie. Fantastycznie cieszą się słowaccy kibice, mają rzeczywiście powód do radości wygrywać z Anglią, nawet na własnym boisku. To rzeczywiście duża sprawa, choć tak do końca nie jestem przekonany, czy w momencie, kiedy Janoczko dośrodkowywał, piłka była jeszcze całym obwodem na boisku, ale od tego jest arbiter tego spotkania. Włoski asystent Domenico Messini stwierdził, że wszystko było w porządku i od 24 minuty Słowacja prowadziła z Anglią 1-0. Błędy obrońców, Nemeth zupełnie niepilnowany. Pierwszy błąd to oczywiście dopuszczenie przez Gerrarda do dośrodkowania. Tutaj nie najlepiej spisał się Cole, który został uprzedzony przez Attilio Pinto, piłkarza greckiego Panoniosu. Gerrard, Beckham i rzut wolny dla reprezentacji Anglii. Wiadomo, jak groźne są rzuty wolne z takiej odległości, kiedy do piłki podchodzi David Beckham. Nic dziwnego wiem, że Miroslav Koenig, bramkarz szwajcarskiego FC Zurich, bardzo skupiony w bramce. Beckham potrafi także z tej strony strzelić gola. Beckham i dobra interwencja Koeniga. Jeszcze raz popatrzmy, jak rzuty wolne wykonuje chyba oprócz Piera Van Hooydonka najlepiej robiący to piłkarz na świecie David Beckham. Oczywiście domeną kapitana reprezentacji Anglii są także dośrodkowania z rzutów rożnych. Piłka wybita, ale jeszcze raz można posłać ją w pole karne. Niebezpieczna sytuacja, skaczał tam Emil Heskey. Nie zdołał jednak skierować piłkę w stronę bramki. Paul Scholes, zawodnik Manchesteru United, do środka. Interwencja nie najlepsza słowackich obrońców i niewiele brakowało, aby Anglicy zdołali wyrównać. Tym razem Miroslav Koenig spisał się bardzo dobrze.
Michael Owen próbował go pokonać. Teraz Beckham w sprytny sposób przerzucał piłkę nad słowackim bramkarzem. Bardzo wiele goli ten właśnie piłkarz zdobył takimi finezyjnymi zagraniami. Jemu czasami nawet nie zależy na tym, żeby strzelić bramkę, tylko chodzi o to, aby ta bramka została strzelona w piękny sposób. To jest druga połowa spotkania. Scholes zatrzymywany jednak przez Karhana. Szybko wyrzucił piłkę. Jest już Gerrard w polu karnym. Heski dośrodkowanie Beckham i jeszcze raz Koni, który wyrasta na pierwszoplanową postać nie tylko w swojej drużynie, ale także na bohatera tego spotkania. Harda walka. Napastnik Liverpoolu Emil Heski ma wiele trudności. Piłkarze wysocy, mocno zbudowani, ciężcy na takim boisku mają kłopoty z poruszaniem się. Gareth Southgate. Przejęcie jednak piłki przez zawodników ze Słowacji, Attila Pinte. W dalszym ciągu utrzymują się przy piłce, jest już Nemeth, bardzo blisko Nemeth wzdłuż bramki, ale tam nie było ani Janoczki, ani Roberta Witke, a była doskonała sytuacja, żeby podwyższyć prowadzenie dla swojej reprezentacji. Naprawdę bardzo dobrze rozgrywający ten mecz Nemeth. Nie zdążył za nim Gareth Southgate, ale na szczęście dla zespołu angielskiego zabrakło tam wspomagających akcję napastników. Jeszcze raz Karhan, ten zawodnik w środku pola przejmował najwięcej niecelnych podań drużyny angielskiej. Ashley Cole rozpoczyna piłkarz Arsenalu akcję swojego zespołu. 64 minuta, Beckham faulowany jednak i Domenico Messina pokazuje, że będzie rzut wolny dla angielskiej reprezentacji. Karhan i Beckham. A także Domenico Messina, trzech aktorów tej właśnie akcji. Beckham bezwzględnie faulowany, ale on faulowany był przez Pintę. No a więc David Beckham i rzut wolny dla reprezentacji Anglii. 64 minuta spotkania, zaczyna się ruch w polu karnym. Beckham i piłka wpada do siatki obok zupełnie zaskoczonego Mirosława Koniga. Michael Owen piłki nie dotknął w polu karnym. Na początku były wątpliwości, ale po meczu Owen przyznał się, że on nawet nie musnął końcami włosów piłki kopniętej przez Davida Beckhama, a więc na konto kapitana reprezentacji Anglii zapisujemy tego gola strzelonego z bardzo, bardzo daleko. To jest około 35, może nawet więcej metrów od słowackiej bramki. Wydaje się, że nic łatwiejszego niż chwycić piłkę strzeloną w ten właśnie sposób, ale pamiętajmy, że to wyjście Owena, który piłki nie dotknął, ale poważnie zmylił słowackiego bramkarza, sprawiło, że Anglicy wyrównali. Karhan po prawej stronie jest Nemeth, do niego więc podawana piłka, ten do środka. Nie zdążyli jednak jego partnerzy i znów można było spróbować pokonać Davida Simana. Kwadrans przed zakończeniem spotkania, remis więc 1-1. Słowacy rzucili się do odrabiania strat. Ten zespół doskonale wie, że dwie porażki to już prawie koniec marzeń o tym, aby awansować. Szybciutko, krótkie rozegranie piłki z Nemethem, ta do środka i Simon potwierdza, że wszyscy muszą przyznać, iż Sven-Göran Eriksson wie, co robi, stawiając na tego właśnie bramkarza. 39 lat, ogromne doświadczenie, mnóstwo tak zwanych głupich bramek przez Davida Simana, ta wspaniała strzelona przez Ronaldinho na Mistrzostwach Świata, ale przecież także w londyńskim Arsenalu. Nikt nie miał do niego pretensji o to, że piłka wpadała do siatki. Ma jednak tak znakomitych partnerów w drużynie klubowej, którzy potrafią odrabiać te jego błędy, a poza tym jest dobrym duchem zespołu, jest zawodnikiem, który przede wszystkim ma fantastyczny, mimo swoich lat, refleks i na linii spisuje się bardzo dobrze. Może troszeczkę brakuje mu tego obliczenia sytuacji, jeżeli chodzi o dośrodkowanie, o strzały z dalszej odległości, ale powiedział Arsène Wenger, że jest jednym z najlepszych bramkarzy grających na wyspach
a wymienił w tym towarzystwie także Jerzego Dudkę. Emil Heskey, wymiana piłki z Beckhamem, kapitan angielskiej reprezentacji, mocno do piłkarza Liverpoolu, jeszcze Paul Scholes, to środkowanie, błąd obrońców, Michael Owen, jest bramka dla reprezentacji Anglii. 82. minuta spotkania. Proszę zwrócić uwagę, jak przemienne skutki niesie w sobie strata piłki na własnej połowie boiska. Znakomicie wywalczył ją Paul Scholes. Tutaj błąd Petera Dziurika, a Michael Owen wykorzystuje takie błędy. On więc tym razem już całkowicie prawidłowo wpisuje się na listę strzelców meczu ze Słowakami. Sven-Goran Eriksson to ten pan po lewej stronie, także mógł się cieszyć. 3 minuty do zakończenia spotkania. To Owen Hargreaves, który pojawił się na boisku pod koniec spotkania, zastępując właśnie Michaela Owena. Weszli także Kieran Dyer, ale ten piłkarz doznał kontuzji pleców i nie zagra w najbliższym meczu Anglii w środowym spotkaniu z Macedonią. Nemeth i Simon. Może nie najtrudniejszy strzał, ale David Simon tylko raz przepuścił piłkę do siatki. Spotkanie przedłużone o 4 minuty i to właśnie sytuacja, w której mogła paść jedna z tak zwanych głupich bramek. Marianne Zeeman, piłkarz grający w lidze holenderskiej Vitesse Arnhem, bardzo bliski pokonania Davida Simana, tam jednak interwencja jednego z Anglików spowodowała, że bramka nie padła. Jeszcze jedno dośrodkowanie, jeszcze Słowacy desperacko, prawie całą drużyną dążą do strzelenia bramki, ale piłkarz monachijskiego Bayernu Owen Hargreaves daleko wybija tę piłkę i nie wiem, czy to łzy, czy też spływa po twarzy trenera gospodarzy Ladislava Jurkiewicza, bo jego zespół przegrał z reprezentacją Anglii 1-2. Przegrał mecz niezwykle ważny. Anglicy świetnie rozpoczęli eliminację wyjazdowym zwycięstwem, a gospodarze, kto wie, czy już po tym drugim spotkaniu nie będą żegnali się z finałowym turniejem Mistrzostw Europy. W grupie siódmej także spotkanie w Skopie, w którym drużyna Macedonii podejmowała reprezentację Turcji. I już na początku spotkania wielka niespodzianka, Vlatko Grozdanowski strzałem głową pokonał jednego z najlepszych bramkarzy ostatnich mistrzostw świata. Edber po prostu nie dał rady. Piłka między nogami tego bramkarza. A więc 1-0 dla Macedończyków, 29. minuta spotkania i fantastyczna akcja. Okan Gurek strzela w taki dziwny, ale bardzo skuteczny sposób, dając remis reprezentacji Turcji, która przecież świetnie rozpoczęła eliminację tym pierwszym zwycięstwem 3-0 ze Słowacją. Kiedyś o takich strzałach mówiło się Angielka, pokonany więc macedoński bramkarz Peter Milosewski. Ale to nie koniec jego nieszczęść. Największe nastąpiło w 54. minucie, kiedy to Nihat Kaveci takim właśnie fantastycznym strzałem dał tureckiej drużynie prowadzenie w tym meczu i dał jej w tym meczu zwycięstwo. Turcja spisuje się znakomicie, 6 punktów w 2 meczach. W środę będzie grała z Liechtensteinem i szansa na kolejne punkty Anglicy podejmować będą. W grupie 8 w Sofii zjawiło się 43 tysiące widzów, którzy wierzyli, że ich drużyna Bułgaria poradzi sobie z Chorwacją. W bramce zespołu gospodarzy Zdravkov, a później Kiszysze, Pazin, Kiriłow, Petkow, Kilan, Petrow, Bałakow, Pijew, Milan Petrow, Jankowicz i Berbatow, który w tym meczu miał nie grać. Wydawało się, że jest kontuzjowany, a jednak przyjechał na to spotkanie. Drużyna Chorwacji w bramce Pletikosza, a później Simic, Tomas,
Robert Kowacz, Tudor, Żywkowicz, Wugrinecz, Leko, Stanić, Rapajic i Boksic. To skład desygnowany przez doświadczonego trenera Otto Baricza, sędzią głównym tego spotkania. Znakomity Szwed Anders Frisk, który sędziował finałowy mecz Mistrzostw Europy Euro 2000, drużyna Bułgarii w biało-zielonych strojach, Chorwacja w swoich tradycyjnych niebieskich i z tymi elementami biało-czerwonej szachownicy. W pierwszym spotkaniu Bułgarzy nieoczekiwanie wygrali z Belgami 2-0, natomiast Chorwacja mocno krytykowana po bezbramkowym remisie z Estonią, a więc reprezentacja Bułgarii, która jeszcze w poprzednim sezonie grała tak słabo, tutaj spisuje się znakomicie i wszyscy piłkarze rzeczywiście chcą grać w tej drużynie. Krasimir Bałakow, potwora VfB Stuttgart, przyjechał na ten mecz mimo kontuzji, przyjechał dopiero we wtorek. Także Dimitar Barbatow, który miał w tym spotkaniu nie grać, i to właśnie wielka szansa dla reprezentacji Bułgarii już na początku spotkania. Berbatow, raz jeszcze interwencja Pletikoszy, jeszcze ta akcja niezakończona i dopiero w tej chwili Radostin Kiszyszew dośrodkowywał i tak właśnie ofiarnie ruszył do piłki Berbatow, a to już Krasimir Bałakow, wielka legenda bułgarskiego futbolu. Doskonała akcja, jest szansa na pierwszą bramkę i jest pierwszy gol dla reprezentacji Bułgarii. Fantastyczne podanie wykorzystane przez Tiliana Petrowa. W ten sposób Bułgaria obejmuje w tym meczu prowadzenie 1-0. Ogromna radość wśród kibiców Bułgarii. Tilian Petrow na Państwa ekranach, piłkarz Celticu Glasgow. Doskonałe podanie od Berbatowa, całą akcję rozpoczął Krasimir Bałakow i te biało-zielono-czerwone flagi mogły być rozwinięte, pilnowane, a mimo jednak tego Dimitar Berbatow, zawodnik Bayeru Leverkusen, doskonale podał do swojego partnera. Nie zdążył zupełnie Robert Kowacz ani Jerko Leko. 1-0 dla Bułgarii. To już Martin Petrow, dośrodkowanie z rzutu rożnego, niewiele brakowało, aby Bułgarzy podwyższyli to prowadzenie. Tym razem dobra interwencja zarówno obrońców, jak i bramkarza Stipe Pletikosz. Trener Plamen Markow musiał jednak dokonać zmiany. Dimitar Barbatow, odnowiła mu się ta kontuzja kostki, ale Bułgarzy ciągle atakowali na bramkę rywali. Martin Petrow, doskonałe zagranie do Berbatowa właśnie i ten piłkarz strzela bramkę i chyba Markow jest szczęśliwy, że tej zmiany nie dokonał wcześniej. Mimo kontuzji, mimo bolącej nogi, Dimitar Berbatow fantastycznym strzałem podwyższa wynik tego spotkania na 2-0 dla Bułgarii. Kapitalna akcja. Za chwilę realizator jeszcze raz pokaże nam, w jaki sposób zawodnik z Leverkusen strzelił gola. Anders Frisk zwraca uwagę oczywiście temu zawodnikowi, żeby założył koszulkę, ale Berbatow ostatnio woli występować bez koszulki. Sesja zdjęć w stroju niekompletnym troszeczkę zszokowała kibiców i wielbicieli tego zawodnika. Piłkę gra jednak znakomicie. Akcja dwóch zawodników grających na co dzień w Bundeslidze, Martina Petrowa z Wolfsburga i Dimitara Berbatowa. Georgi Kilikow zmienia więc zawodnika, który zrobił swoje, strzelił bramkę, podał do Silana Petrowa przy golu pierwszym. A więc Bułgaria w znakomitej sytuacji. Ta obrona drużyny Chorwacji na papierze wygląda znakomicie. Grają w niej przecież Igor Tudor, potwora Juventusu, choć dopiero wracający po kontuzji. Robert Kowacz z Bayernu Monachium. Stefan Tomas, no powiedzmy ze słabego włoskiego Como, a także Dario Simic z Milanu. Tymczasem ta obrona popełnia błędy, a Bułgarzy grają porywająco, grają znakomicie, raz za razem atakując bramkę Stipe Pletikosz.
tym razem w roli głównej Zoran Janković. I piłkę wybił Robert Kowacz. Zadowoleni kibice w Sofii. Tymczasem drużyna Chorwacji w drugiej połowie próbowała odrabiać straty, zmienić ten niekorzystny wynik. Jednak Chorwaci grali słabo, natomiast Bułgarzy coraz lepiej. Janković, dobra akcja tego piłkarza, jest szansa na trzeciego gola. Hidikow właśnie, ale zatrzymany przez bramkarza reprezentacji Chorwacji. Arbiter nie sygnalizował spalonego. W akcji więc Chorwaci, Kowacz. On rozpoczyna akcję ofensywną swojej drużyny. Teraz już Jerkoleko, ale Bułgarzy z łatwością odzyskują piłkę na własnej połowie. I teraz Janković rozpoczyna akcję zaczepną swojej drużyny. Znów doskonałe podanie Martina Petrowa. Będzie groźnie, ale bramka nie pada. Zadziwia łatwość dochodzenia do sytuacji strzeleckich w wykonaniu bułgarskich piłkarzy. Chorwaci mają ogromne problemy, przede wszystkim z tymi podaniami krzyżowymi poprzek boiska, poprzekątnej, a także z takimi kombinacyjnymi akcjami, które reprezentacja Chorwacji kończy nawet faulami. Sędzia tutaj świetnie zastosował przywilej korzyści, widząc, że utrzymują się gospodarze przy piłce. Zoran Janković i jeszcze raz Cilikow, bliski pokonania chorwackiego bramkarza. Chorwaci odgryzali się, ale te ataki były dosyć anemiczne. Znakomicie grała bułgarska obrona, świetnie druga linia, w której błyszczał Bałakow. Także Zoran Janković, który był tym zawodnikiem, który najczęściej otrzymywał piłkę od własnych linii obronnych i próbował strzelać. Tak jak w tej chwili na bramkę Pletikosz. Aż trudno uwierzyć, co stało się z bułgarską reprezentacją, prezentującą jeszcze w ubiegłym roku poziom tak fatalny, drużyną, która potrafiła przegrywać z Czechami 0-6, tymczasem wyjazdowe zwycięstwo z Belgami, uczestnikami mistrzostw świata, prowadzenie wysokie z Chorwacją, także przecież drużyną, która grała na ostatnich mistrzostwach świata, i to Bułgarzy są teraz faworytami w grupie ósmej. Tym bardziej, że nie zadowalali się tym prowadzeniem. Ciągle próbowali strzelić trzeciego gola. Obrona chorwacka zachowywała się bardzo lekkomyślnie. Tu brak było dyscypliny taktycznej, brak było komunikacji chyba między zawodnikami. Nic dziwnego, że Otto Barić, 69-letni już trener, poprzednio prowadził reprezentację Austrii, miał wiele pretensji do swoich zawodników. Stefan Tomas. Jeszcze ta akcja niezakończona. Dobrze wybita piłka przez Zdrawkowa. Strzał Davora Vugrineca. Jednak bardzo niedobry. A to powtórka akcji, w której dużym refleksem błysnął Zdrawko. Końcówka spotkania w Sofii, zwycięstwo Bułgarii przesądzone, znakomite strzały Stylana Petrowa i Dimitara Berbatowa dają Bułgarom jak na razie prowadzenie, już prawie pewne zwycięstwo w tym spotkaniu. Anders Frisk spogląda na zegarek i kończy mecz, który zakończył się wielkim sukcesem reprezentacji Bułgarii. Chorwacja natomiast będzie miała poważne problemy w tym, aby zakwalifikować się do finałowego turnieju Mistrzostw Europy. Bułgaria ma przed sobą w środę mecz z Andorą, a więc można spodziewać się, że będzie dla niej znakomicie. Andora natomiast podejmowała w miejscowości La Vella drużynę Belgii. Tylko 700 osób oglądało ten mecz, w którym Belgowie męczyli się potwornie aż do 61 minuty, kiedy to Wesley Song strzelił gola dającego zwycięstwo drużynie belgijskiej. Piłkarz z Gandawy pokonał bramkarza reprezentacji Andory
Alvareza, Koldo i Belgia wygrała skromnie 1-0. Pretensje do arbitra Karema Nalbandiana z Armenii. Bramka jednak uznana. Belgia Andora 1-0. W grupie 9 w eliminacyjnym meczu w Helsinkach piłkarze Finlandii pokonali Azerbejdżan 3-0. W 13 minucie Mika Nurmela uzyskał prowadzenie dla drużyny gospodarzy, wykorzystując podanie Jariego Litmanena. Ostatni wprawdzie dotknął piłki Azer Emin Agajew, gol został jednak przypisany Nurmeli. Był to pierwszy gol fińskich piłkarzy od 3 meczów na własnym boisku. Bezwzględnie powinna być to bramka samobójcza, Nurmela nie dotknął piłki. Dwa pozostałe gole zdobyli obrońcy Hannu Tininen w 59 minucie, pokonując bramkarza Azerbejdżanu Jahangira Hasanzadze oraz Sami Hypia, zawodnik FC Liverpool. Obaj głową posyłali piłkę do bramki rywali po podaniach właśnie Nurmeli, który okazywał się najlepszym asystentem tego spotkania. Sami Hypia i 3-0 dla drużyny Finlandii. Finowie po tym zwycięstwie wielce zadowoleni, ale już w środę jadą do Jugosławii. Tam na pewno będzie ich czekało ciężkie zadanie w spotkaniu przeciwko reprezentacji Jugosławii. Helsinka pokonali Azerbejdżan 3-0. W innym meczu tej grupy na stadionie Świętego Pawła w Neapolu Włochy. W grupie 10 w Tbilisi drużyna Gruzji podejmowała reprezentację Rosji. Rosja na pewno faworytem tej grupy. Władimir Bieszczasnych, jeden z najlepszych rosyjskich piłkarzy, a w tej chwili bezwzględnie najlepszy napastnik tego zespołu. Widzieli Państwo trenera reprezentacji Gruzji, to Aleksander Chibadze, niegdyś znakomity przecież piłkarz. I Walery Gazajew, ten, który zastąpił Olega Romancewa po nieudanych dla Rosji mistrzostwach świata w Korei Południowej i w Japonii. Pierwsza połowa spotkania z przewagą drużyny rosyjskiej, ale w pewnym momencie na stadionie zrobiło się ciemno. Jak widzą Państwo, awaria oświetlenia. Ten mecz został przełożony na czas nieokreślony. Po prostu w środę już grają Rosjanie następne spotkanie. 14. A rozpoczynamy od wizyty w podparyskim Saint-Denis na pięknym stadionie, na którym zgromadziło się 78 tysięcy kibiców. Grupa pierwsza. W Paryżu spotkały się prowadzące w tabeli ekipy Francji i Słowenii. Marcel Desailly, zawodnik reprezentacji Francji, który rozgrywa setne spotkanie w drużynie narodowej. W tym meczu w drużynie Jacques'a Santiniego nie mogli wystąpić m.in. Petit Cissé, Lizarazu, Trezeguet i Tristan Wall. To właśnie Jacques Santini, a to skład drużyny Słowenii. Ze Zlatko Zachowiczem przede wszystkim na trybunach, były trener reprezentacji Chorwacji, a trener Prasnikar desygnował do gry tych zawodników, których w tej chwili Państwo widzą. Francuzi oczywiście faworytami w tym spotkaniu, nie na darmo kibice francuscy wykupili blisko 80 tysięcy biletów. Zinedine Zidane miał być główną gwiazdą tego spotkania i już Le Bleu, czyli niebiescy, w swoich tradycyjnych trójkolorowych strojach zaczynają mecz z reprezentacją Słowenii. W bramce Barthez, w obronie Thuram, Desailly, Galas i Sylvestre, w pomocy Vieira, Makelele, Zidane i Marlet oraz Viltorti, najbardziej wysuniętym zawodnikiem jest Thierry Henry,
to stary, dobry, wypróbowany sposób gry reprezentacji Francji, który temu zespołowi przyniósł przecież zarówno Mistrzostwo Świata na własnych stadionach, na tym właśnie stadionie, gdzie pokonali Brazylię, oraz Mistrzostwo Europy dwa lata później. Zinedine Zidane, pierwsza niebezpieczna sytuacja. Niewiele brakowało, aby Marco Simuanowicz musiał wyjmować po raz pierwszy piłkę z siatki. Odbiła się ona jeszcze od Muamera Bugdalicza. Dużo szczęścia miał słoweński bramkarz Patrick Vieira. Najlepszy defensywny pomocnik na świecie, znakomita akcja z Thierry Henry, Patrick Vieira i 1-0 dla reprezentacji Francji. 10. minuta spotkania. Fantastyczne zagranie Vieiry, który pierwszą bramkę w reprezentacji strzelił 2 lata temu podczas Pucharu Konfederacji rozgrywanego na boiskach Korei Południowej i Japonii. Znakomicie rozumiejący się z partnerami. A to Robert Pires, który już być może niedługo wznowi treningi i wróci do reprezentacji Francji. Jak pamiętamy, ciężka kontuzja wyeliminowała piłkarza Arsenalu Londyn z udziału w Mistrzostwach Świata. Jeszcze raz znakomite zagranie Thierry'ego Henry i bardzo mocny, precyzyjny strzał Patricka Vieiry. Troszeczkę winy Marco Simeunowicza. Strzał w stronę bliższego rogu. Zwykle mówi się, że bramkarz powinien obronić. Francuzi od samego początku dyktowali warunki gry. Na bramkę Słoweńców sunął atak za atakiem, ale ta drużyna ciągle nie może pozbierać się po nieudanym starcie w Mistrzostwach Świata. Po tych konfliktach, które targały zespół przede wszystkim między Zlatko Zachowiczem a poprzednim trenerem reprezentacji Słowenii Srećko Katancem. Słoweńcy w następującym składzie: w bramce Simuanowicz, w obronie Cipot, Bugdalic i Karic, w pomocy Pawlin, Gajser, Szukalo oraz Zachowicza w ataku, Siliak i Cimirowicz. Francuzi, mimo iż pozbawieni kilku swoich podstawowych zawodników, to jednak w dalszym ciągu dysponują wspaniałym, ogromnym wręcz potencjałem. Zawodnicy, którzy grają w najlepszych klubach. A to właśnie najlepszy defensywny pomocnik na świecie, Patrick Vieira, znakomite zagranie, piłka pada do siatki, ale po tej interwencji asystenta duński arbiter Kim Milton Nielsen oczywiście tego gola nie uznaje, jak widzimy słusznie. 2 metry za ostatnimi obrońcami reprezentacji Słowenii znajdował się francuski piłkarz. To jeszcze raz powtórka akcji Henry'ego i Vieiry, która otworzyła wynik tego spotkania. Patrick Vieira, piłkarz urodzony w Senegalu. Wspaniałe warunki fizyczne, cudowny przegląd również tego, co dzieje się na boisku. A to próbka umiejętności innego gwiazdora tej reprezentacji, chyba najlepszego obecnie klubu na świecie, londyńskiego Arsenalu, Thierry Henry. Wychowanek słynnej francuskiej młodzieżowej szkoły w Clairefontaine, tam gdzie siedzibę ma Federacja Francuskiego Futbolu, tam rozpoczynał swoją karierę Thierry Henry. Tymczasem ruszają Słoweńcy. Amir Karic, piłkarz na stałe grający w Anglii, podobnie zresztą jak większość francuskich piłkarzy, i doskonała interwencja Marcela Desailly, dla którego ciągle w tej sytuacji Saint-Fini poszukuje partnera, i to właśnie błąd środkowych obrońców reprezentacji Francji spowodował, iż niewiele brakowało, aby Cimirotić strzelił wyrównującą bramkę. Francuzi, Steve Marle, piłkarz angielskiego Fulham, zawodnik, który zaczyna wierzyć w swoją szansę, wykorzystuje tę szansę pod nieobecność tych kontuzjowanych piłkarzy. Rzut wolny dla francuskiego zespołu. Zip Marlena Państwa ekranach. Patrick Vieira, który zwykle kończy akcję strzałami głową z racji tych swoich doskonałych warunków fizycznych, a także umiejętności znalezienia się pod bramką. Jest także kapitan drużyny Marcel Desailly. Oczywiście Zinedine Zidane. Bardzo groźnie niepewna interwencja Simeunowicza i Zinedine Zidane. Obecnie wielka gwiazda madryckiego Realu. Lilian Thuram, teraz oskrzydlająca akcja francuskiej reprezentacji, ale nie zrozumieli się ze sobą piłkarze trójkolorowych. Tu jeszcze raz widzimy bardzo mocny strzał w zasadzie
Zinedina Zidana nie doszedł do piłki Steve Marle, ale i tak bramkarz Słoweńców miał ogromne problemy. Thierry Henry, w dalszym ciągu Henry, naprzeciwko niego Goran Sukalo. Piłka jednak wycofana do Zinedina Zidana. Zidane będzie groźnie. Zidane! Fantastyczny strzał i bardzo dobra interwencja słoweńskiego bramkarza. Nieobecność Zinedina Zidana w tych pierwszych meczach podczas Mistrzostw Świata w Korei Południowej i w Japonii spowodowała, że Francuzi grali tak słabo. Henry, teraz dobra akcja. Jest to szansa na strzelenie bramki i Marle zdobywa drugiego gola dla reprezentacji Francji. 35. minuta spotkania, akcja Wiltorda i zadowolony z siebie Steve Marle. Bardzo dobra akcja, ale trzeba przyznać również, że obrońcy gości popełnili błąd. Proszę zwrócić uwagę, przy powtórce po podaniu Wiltorda jak spod ziemi wyrósł tu francuski piłkarz i rzeczywiście Marko Simeunowicz ma uzasadnione pretensje. Końcówka pierwszej połowy spotkania, szansa na jeszcze jednego gola dla Francuzów, no ale dobra interwencja Wugdalicza po tej akcji Thierry Henry. Dobra ta pierwsza połowa w wykonaniu ciągle jeszcze aktualnych mistrzów Europy. Francuzi chcą zagrać w Portugalii, chcą zagrać tam dobrze, mają świetnych piłkarzy, mają znakomitą drużynę. Po pierwszej połowie meczu ze Słowenią na Saint-Denis pod Paryżem prowadzili 2-0 po golach Patryka Vieiry i Steve'a Marle. Na drugą połowę zapraszam po przerwie. Paryski stadion Saint-Denis, by obserwować drugą połowę meczu eliminacyjnego grupy pierwszej między Francją a Słowenią. Do przerwy 2-0 dla gospodarzy tego spotkania. Stadion, który w lecie wypełniony był piaskiem i na którym smażyli się w promieniach tego letniego słońca paryżanie, tym razem wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Bardzo chcą kibice Le Bleu, aby ich zespół wreszcie zaczął wygrywać. Te nieudane Mistrzostwa Świata odcisnęły się piętnem na tyle dużym, że z pracy musiał zrezygnować Roger Lemaire. Jego miejsce zajął były trener Olympique Lyon, Jacques Santini. Debiut niezbyt udany, ten remisowy mecz z Tunezją w sierpniu. No ale teraz już po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu eliminacyjnym zanosi się na drugie zwycięstwo także w tym meczu. Dobra interwencja Desailly'ego. Teraz już rozpoczynają akcję Słoweńcy, Sacha Gajser, ale jeden z francuskich piłkarzy ma poważne kłopoty. Jeszcze raz spójrzmy, Thierry Henry, który faulowany jest przez Gajsera, ale tak szybki zawodnik, jakim jest piłkarz Arsenalu, niemal w każdym meczu musi zdawać się na opatrzność sędziego, który powinien chronić go przed brutalnymi atakami. Tymczasem bramka trzecia dla francuskiego zespołu, a druga w tym meczu strzelona przez Steve'a Marle. To czwarty gol w reprezentacji piłkarza angielskiego Fulham. Znakomita akcja, 65. minuta spotkania i już nic Francuzom nie mogło zabrać zwycięstwa w tym meczu. Wielka radość na trybunach, gdzie oczywiście pojawiły się także galijskie koguty. To taki obyczaj francuskich kibiców, kiedy oglądają mecze swojej reprezentacji. A my jeszcze raz oglądamy akcję, znakomite podanie i świetne wyjście do tego strzału Marle. Znów poważny błąd obrońców drużyny Słowenii, nie zdążył Sukalo. Także chyba nie najlepiej spisał się Marko Simeunowicz. I w 65. minucie Francuzi prowadzili już 3-0. Kolejna interwencja Marcela Desailly. On tę linię obrony tworzy razem z Williamem Gallasem. Tymczasem Vieira, znakomite podanie i teraz kolejna szansa na strzelenie gola. Słoweński bramkarz jednak tym razem postrzelał niego, zrobił to, czego nie zrobił wcześniej. Bardzo niebezpieczne są strzały Henry'ego, zawodnika, który prawie za każdym razem posyła piłkę w stronę bramki inaczej.
duński arbiter uznał, że nie było przekroczenia przepisów. Chipot rozpoczyna akcję swojego zespołu, ale to Francuzi dominowali niemal przez cały mecz. Kolejna ich akcja i znów będzie bardzo niebezpiecznie. Henry pod bramką i desperacko Simeunowicz wybija piłkę nad poprzeczkę. Na ciężką próbę wystawiony jest słoweński bramkarz. Siła ataku francuskiej reprezentacji jest rzeczywiście ogromna, nawet biorąc pod uwagę, że nie ma Davida Trezeguet, że nie ma Djibrila Cissé. 78. minuta spotkania, Sylvain Wiltord, wymiana piłki z Zinedinem Zidanem. Wiltord jest już 4-0. Czwarta bramka strzelona przez reprezentację Francji, czwarta bramka strzelona przez piłkarzy grających na Wyspach Brytyjskich. Patrick Vieira w Arsenalu, Steve Marle w londyńskim Fulham i wreszcie Sylvain Wiltord także w Arsenalu, a więc nie tylko piłkarze grający na Wyspach Brytyjskich, nie tylko w Anglii, ale w samym Londynie, gdzie jest bardzo mocna kolonia. Frank Lefebvre, przed chwilą widzieli Państwo tego właśnie piłkarza, a tu bardzo sprytnie zrobił to Sylvain Wiltord. Dzięki umiejętnemu balansowi ciała przedryblował aż trzech słoweńskich zawodników na małej przestrzeni i nie dał szans bramkarzowi. Pozwolił Jacques Santini, aby publiczność zgotowała mu wielką owację, a na boisko wpuścił zawodnika, którego trenował jeszcze w Olympique Lyon, Sydney Gouffou. Wielka nadzieja francuskiego futbolu, piłkarz niezwykle szybki o zadziwiającym instynkcie strzeleckim. Kolejna zmiana, opuszcza boisko Lilian Thuram. Jego miejsce zajmuje obrońca Bayernu Monachium, Willy Sagnol. Wiele wspaniałych zagrań francuskiej reprezentacji, ale są takie mecze, w których od początku udaje się wręcz wszystko. To już końcówka spotkania, w dalszym ciągu ataki francuskiej reprezentacji. Michel Sylvestre, Zinedine Zidane, obiega go Sylvestre, a więc otrzymuje piłkę od Zizu. Dośrodkowanie jest w polu karnym, Gouffou, jest piąta bramka dla reprezentacji Francji. Fantastyczny, można powiedzieć, debiut w tym meczu Sydney'a Gouffou. Wszedł na boisko zaledwie 60 sekund wcześniej. To jego pierwszy kontakt z piłką i od razu zakończony zdobyciem bramki. A więc wielka radość w Saint-Denis, miejscu, gdzie według legendy święty Dionizy miał przynieść swoją drogę niedaleko od stadionu. Wspaniała katedra, w której są pochowani królowie Francji. A tu widzą Państwo Sydney Gouffou, wspaniała akcja i kapitalny strzał. Wszedł na boisko także Bruno Cheroux. Kolejny z zawodników próbowanych przez Santiniego, z tych młodych piłkarzy, którzy mają wzmocnić reprezentację. Jest także czerwona kartka dla Saszy Geissera w ostatniej minucie tego spotkania. Zupełnie niepotrzebnie zepsute to święto w momencie, kiedy Cheroux mijał zawodnika słoweńskiego. Ten zaatakował go w sposób nieprzepisowy. A więc wspaniała gra Francuzów, wspaniałe zwycięstwo. Le Bleu wygrali 5-0 ze Słowenią. Dwie bramki Marle, po jednej Vieira, Wiltord i Gouffou. A my przenosimy się już do stolicy Malty, założonej przez mistrza zakonu Janitów, Jana de Lavalette. To jest w dalszym ciągu mecz grupy pierwszej, mecz pomiędzy Maltą a Izraelem. Ta bramka nie została uznana przez sędziego Siergieja Szepeka z Ukrainy, a mogli już prowadzić zawodnicy gości 1-0. Kolejna doskonała akcja, świetnie w polu karnym zachowują się piłkarze gości i w ten właśnie sposób Pini Balali strzela wreszcie gola, który został uznany. To już drugi gol w tym meczu, najpierw Pini Balali, a później
Chaim Revivo. Izrael wygrywa na wyjeździe z zespołem Malty 2-0. Andrea Munteanu, Ganea, Mutu i Moldovan. Jorel Moldovan zmienił swoją decyzję. Przeprosił się z reprezentacją, a to skład drużyny prowadzonej przez trenera Semba. Bramce Myre, Bergdolmo, Lundek Fam, Berg, Basma, Iversen, Terju, Anderson, Bakke, Solskjær i Rize. Sędzia tego spotkania, Valentin Ivanov z Rosji, rozpoczyna mecz w Bukareszcie. To właśnie generał Angel Iordanescu podczas Mistrzostw Świata był takim specjalnym obserwatorem FIFA, między innymi przyjechał także do kwatery polskiej reprezentacji. Mówił, że to jest doskonała praca i na razie trenerką zajmować się nie chce, ale okazuje się, że ciągnie wilka do lasa i wrócił do swojej reprezentacji. Rumunii w strojach żółtych, Norwegowie w strojach czerwono-czarnych. Nils-Johan Semb, trener drużyny Norwegii, który bardzo chce, aby jego zespół zaczął grać lepiej. W pierwszym meczu Norwegowie zremisowali z Duńczykami, ale tu w Bukareszcie zawsze gra się ciężko, nawet drużynom uznawanym za lepsze od norweskiego zespołu. Od samego początku spotkania trwały ataki rumuńskiej drużyny. Kontra, będzie groźnie, dośrodkowanie, niewiele brakowało, aby został pokonany Tomas Myhre. Bardzo dobra akcja z głębi pola, kończył ją Adrian Mutu, piłkarz włoskiej Parmy, którego niedługo zobaczymy w Polsce. Pamiętamy przecież, że Parma wylosowała w drugiej rundzie Pucharu UEFA krakowską Wisłę. Kolejna akcja Rumunów, którzy dominowali w pierwszej części spotkania. To Munteanu, doskonałe przerzucenie piłki. Znów będzie groźnie, ogromna przepychanka w polu karnym. Jorel Moldovan nie może uwierzyć, że rosyjski arbiter tego meczu nie podyktował za to zagranie norweskich obrońców rzutu karnego. Jeszcze raz starcie Moldovana z Lundek Fanem. W dalszym ciągu pierwsza połowa spotkania. To Dorinel Munteanu rozpoczynał większość akcji swojego zespołu. Piłkarz Wolfsburga znany jest z tych swoich dalekich podań. Tymczasem Valentin Ivanov dyktuje rzut wolny. Groźna sytuacja, dobra właśnie dla Moldovana do strzelenia bramki. Wielu zawodników norweskich w murze, oczywiście wysoki Terju jest Moldovana, ale także Christian Kivu i po strzale właśnie kapitana rumuńskiej reprezentacji zawodnika amsterdamskiego Ajaxu piłka powędrowała nad poprzeczką. Okazuje się, że jego pozycja w drużynie narodowej jest już tak mocna, że nawet Munteanu musi odstępować mu wykonywanie rzutów wolnych. To jest druga połowa spotkania. Pierwsza zakończyła się wynikiem bezbramkowym 0-0. Jorel Johan Ganea, zawodnik niemieckiego Stuttgartu, już biegnie w pole karne. Króciutkie zagranie Kosmina, kontry, mocny strzał i dobra interwencja norweskiego bramkarza. Tym razem Tomas Myhre uratował reprezentację Norwegii przed stratą gola. Ganea i Myhre. Asekurował już całą akcję Henning Berg. Tymczasem im bliżej końca spotkania, tym częściej próbowali atakować Norwegowie. Doskonała sytuacja. Ole Gunnar Solskjær i ten najlepszy rezerwowy świata, jak mawia się o norweskim piłkarzu, nie zdołał pokonać Bogdana Vintili, bramkarza Nacjonalu Bukareszt, który w tym meczu grał w bramce reprezentacji Rumunii. Tylko korner dla gospodarzy po akcji Adriana Mutu. A to jeszcze raz bardzo dobra interwencja, jaką widzieliśmy w wykonaniu bramkarza. Schodzi z boiska Ganea, jego miejsce zajmuje Adrian Ilie, który nie jest piłkarzem już w Walencji. Okazuje się, że to klub za silny dla Rumuna. Gra teraz Palaves. Rumuni w dalszym ciągu atakowali akcje Norwegów, szczególnie te skontry były jednak coraz groźniejsze.
Norweska drużyna znana jest z tego, że to zespół grający bardzo ostro, bardzo zdecydowanie. Wszyscy zawodnicy o świetnych warunkach fizycznych. Tym razem faulował Erik Bakke i Muntianu z rzutu wolnego. Będzie groźnie, ogromne zamieszanie. Pokazują tam zawodnicy rumuńscy, że któryś z Norwegów dotknął piłki ręką. Tymczasem jest akcja Ilie i znów nie jest zakończona bramką. Oczywiście mieli rację, było tam zagranie ręką. Arbiter stał dosłownie 2 metry od tej sytuacji. Dziwne, że nie zagwizdał. Tym razem już Kosmin kontra. Jeszcze jedna szansa na tym bardzo trudnym, na tym bardzo grząskim boisku dla rumuńskich piłkarzy. Kontra wycofuje piłkę, wracają się wszyscy piłkarze reprezentacji Norwegii. Był tam przez chwilę John Arne Riise. Jeszcze jeden strzał. Bombardują wręcz bramkę Tomasa Myhre. No ale skuteczność w tym meczu nie była najmocniejszą stroną rumuńskiej reprezentacji. 21 tysięcy kibiców domagało się gola dla swojej drużyny. Gola, który dałby zwycięstwo i umocniłby Rumunów na prowadzeniu w tabeli grupy pierwszej. Szedł z boiska Kerry, jego miejsce zajął Leonard Sen, a więc trener Stemp chciał za wszelką cenę utrzymać ten wynik remisowy. Wierzył jeszcze w to, że jakiś kontratak może przynieść bramkę. Stałe fragmenty gry to w wykonaniu norweskiej reprezentacji niezwykle groźne sytuacje. Jak mówiłem, zawodnicy wysocy, doskonale grający głową. A więc rzut rożny, skupiony w bramce Bogdan Vintila. Już John Arne Riise, piłkarz Liverpoolu, ustawił piłkę dośrodkowanie. Jest Iversen, jest 1-0 dla Norwegii. Stefan Iversen. Znakomita sytuacja i wielka radość tego piłkarza, który w 20. występie w reprezentacji narodowej strzela swojego 7. gola. Gola jakże ważnego. Ole Gunnar Solskjaer natychmiast podbiegł do kolegów nie po to, aby im gratulować, ale po to, by przestrzec, że teraz w ciągu tych 4 minut, które zostały do zakończenia spotkania, nie wolno sobie pozwolić na stratę bramki. Błąd defensywy reprezentacji Rumunii. Do znakomitej sytuacji pod bramką Vintili doszedł Iversen. No, Norwegowie, jak mówiłem, wykorzystują takie sytuacje bezbłędnie. Był tam przecież także Henning Berg. Jeżeli Iversen nie strzeliłby głową, to prawdopodobnie zrobiłby to Berg. I do końca spotkania Norwegowie chcieli jak najdalej grać od własnej bramki. Kolejna niebezpieczna akcja i niewykorzystana przez strzelca pierwszej bramki Stefana Iversena. Ale on już się cieszy, on już się raduje. Wszyscy w końcówce spotkania patrzyli na zegarki. Rumuńscy kibice z nadzieją, że rosyjski arbiter Valentin Ivanov przedłuży to spotkanie na tyle, aby Rumuni mogli jeszcze strzelić gola, a Norwegowie chcieli już skończyć ten mecz i zdobyć 3 punkty. Akcja w środku boiska. Jeszcze jeden groźny kontratak zespołu norweskiego. Bardzo dobrze spróbował tym razem przedrzeć się przez obronę Trond Arentzen i znów doskonała interwencja Vintili, który ratował swój zespół, bo trzeba przyznać, że te kontry drużyny norweskiej były niezwykle groźne. To właśnie strzelec bramki Stefan Iversen. Trudna sytuacja drużyny rumuńskiej. Wiadomo, że kiedy przegrywa się na własnym boisku i kiedy występuje się w roli faworyta, później zjadają nerwy zawodników i trudno jest grać w ten sposób, w jaki ustaliło się to przed meczem. Spojrzenie na zegarek i Valentin Ivanov kończy mecze w Bukareszcie. Zawiedzione miny reprezentantów Rumunii, którzy przegrali z Norwegią 0-1. Bramkę strzelił Stefan Iversen. On dał 3 punkty reprezentacji Norwegii. Następny mecz tej samej grupy eliminacyjnej w Kopenhadze
Piłkarze Danii podejmowali drużynę Luksemburga i byli oczywiście zdecydowanymi faworytami. Przed chwilą widzieli Państwo Mortena Olsena i Alana Simonsena, kiedyś znakomitych duńskich piłkarzy, teraz trenerów odpowiednio Danii i Luksemburga. Pierwsza sytuacja i Jon Dahl Tomasson w 51 minucie daje prowadzenie Duńczykom strzałem z rzutu karnego. Następna akcja, znów Duńczycy, którzy oczywiście byli zespołem zdecydowanie lepszym. Fantastyczna bramka strzelona przez Duńczyka Ebesanda, dośrodkowywał Tomasson, a piłkarz Salke Gelsenkirchen w charakterystycznej dla siebie akcji pokonał bramkarza. Także drużyna Luksemburga miała szansę, strzelał Daniel Kuss, obronił Peter Skopjensen. Dania wygrała z Luksemburgiem 2-0. W Kiszyniowie przypadającym deszczu reprezentacja Mołdawii podejmowała drużynę czeską. Mołdawia, gospodarze w żółto-niebieskich strojach, Czesi w strojach czerwono-białych. W 71 minucie sędzia tego spotkania, Irlandczyk Leslie Irwin, dyktuje rzut karny za faul Sosnowczycza na Rosickim. Spójrzmy raz jeszcze, czy było tam przekroczenie przepisów, czy to raczej aktorskie umiejętności Tomasza Rosickiego. Sosnowczyk otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Na Marek Jan Kulowski stanął przed szansą strzelenia gola. Nie miał żadnych problemów z pokonaniem Jewgenija Marucza i w ten sposób Czechy prowadziły w Kiszyniowie 1-0. Dziesięć minut później indywidualna akcja Tomasza Rosickiego, jeszcze wymiana piłki z partnerami, Tomasz Rosicki w polu karnym, fantastyczny dribbling tego niezwykle uzdolnionego zawodnika grającego obecnie w drużynie mistrza Niemiec Borussii Dortmund i w ten sposób Czesi ustalają rezultat tego spotkania. Mołdawia przegrała na stadionie w Kiszyniowie z Czechami 0-2 na tym samym stadionie, kiedyś Polska wygrała 3-0. W Mińsku Białoruś grała z Austriakami. Na stadionie Dynama zgromadziło się 23 tysiące kibiców. Austriacy w biało-czarnych strojach. W 57 minucie dośrodkowanie Wallnera i nic do powiedzenia nie miał Gennadij Tumiłowicz. Markus Schopp strzelił pierwszą bramkę dla reprezentacji Austrii. Ostatnie zwycięstwo na wyjeździe Austriacy odnieśli 2 lata temu. Był to mecz z Liechtensteinem, rywalem więc niezbyt wymagającym. 6 minut przed zakończeniem spotkania, dalekie podanie Wagnera, jest Akan Gis i Aleksander Łukwicz zostaje ukarany przez sędziego tego spotkania, Francuza Erika Pulo, czerwoną kartką to tuż przed zakończeniem tego meczu. Musi więc opuścić boisko. Minutę przed końcem meczu kolejna akcja drużyny austriackiej, która bardzo lubi grać z kontry. Andras Herzog wszedł na boisko w drugiej połowie spotkania i doskonała dobitka w wykonaniu Muhameda Akandiza, która daje drużynie austriackiej zwycięstwo w Mińsku 2-0. Wiadomo, że grają tu Szwecja, Węgry, Polska, Łotwa i San Marino. Na stadionie w Sztokholmie 35 tysięcy kibiców przyszło oglądać swoją drużynę, która wystąpiła w tym właśnie składzie, przede wszystkim z Fredim Ljungbergiem numer 9 i Zlatanem Ibrahimowiczem, najbardziej groźnymi zawodnikami drużyny szwedzkiej, a najsilniejszymi punktami Węgrów bezwzględnie bramkarz Kirali, pomocnik Dardai oraz napastnik Kenshay. Trener Imre Gelej wierzył w to, że Węgrzy rozpoczną eliminację w sposób bardzo dobry. To pierwszy mecz węgierskiego zespołu. Szwedzi, grający w żółto-niebieskich strojach, rozpoczęli bardzo niedobrze od bezbramkowego remisu na tym stadionie właśnie z Łotyszami. Na pewno drużyna w
szwedzka nie jest tak mocna jak choćby podczas finałowego turnieju Mistrzostw Świata. Tymczasem dobra akcja Czaby Ferreira, ładnie minął dwóch zawodników szwedzkich. Jest dośrodkowanie i już w piątej minucie spotkania pada bramka dla węgierskiego zespołu, a jej strzelcem jest ten właśnie piłkarz, którego widzą Państwo na swoich ekranach, Christian Kenshay. Doskonałe zagranie, pierwszy strzał, pierwszy celny strzał i pierwszy gol, ale cała zasługa tego właśnie zawodnika to Czaba Peher, który w znakomity sposób poradził sobie z Andrasem Andersonem i Tomasem Antonegiusem. To jego zasługą było to znakomite podanie w pole karne, a tam Christian Kenshay, piłkarz z Alegerszak, klubu, który zrobił ogromną furorę w eliminacjach Ligi Mistrzów, kiedy u siebie potrafił wygrać z Manchesterem United, strzelił pierwszą bramkę dla drużyny węgierskiej. Kolejna akcja, Melberg nie daje rady, dośrodkowanie Tokoli i niewiele brakowało, aby było już na początku spotkania 2-0 dla drużyny węgierskiej. W wielkich opałach Andreas Isaksson, młody szwedzki bramkarz, zawodnik, który jeszcze do niedawna był piłkarzem turyńskiego Juventusu. Tam stworzono bowiem znakomitą bramkarską szkółkę, w której jest także Urugwajczyk Carini. Na to Fechera raz jeszcze dośrodkowanie, znów będzie groźnie, ale teraz już Isaksson ratuje swoją drużynę przed rzutem rożnym. Ten pierwszy kwadrans bez wątpienia dla drużyny węgierskiej. Węgrzy mają wielkie nadzieje na to, aby zagrać w portugalskich mistrzostwach Europy. Oni także twierdzą, że jest to grupa do przejścia, mówił Imre Gelej, trener drużyny węgierskiej, że on oczywiście docenia klasę zarówno Szwedów, jak i Polaków, natomiast wcale nie stawia swoich podopiecznych na straconej pozycji. Zlatan Ibrahimović, człowiek, który w reprezentacji Szwecji ma zastąpić Henrika Larssona, rzeczywiście jest w znakomitej formie. Tu Svensson i Tekeli wybija piłkę z pustej już bramki, gorąco wyściskany przez bramkarza Gabora Kiraliego. A na Państwa ekranach Mikael Svensson miał ogromną szansę, wręcz idealną, żeby skierować piłkę do siatki. Doskonała sytuacja, strzelał z 4 metrów bezradny kapitan węgierskiej 11 Gabor Kirali, ale znalazł się przecież na miejscu Attila Tokoli i ten właśnie zawodnik uratował swoją drużynę przed stratą bramki. Szwedzi znów kolejna szansa i tym razem obronną ręką po tej akcji Fredrika Lundberga wyszedł Gabor Kirali, bramkarz berlińskiej Herty. Świetne podanie, tempo nie było spalonego. Widzą Państwo statystykę pierwszej połowy spotkania, przewaga Szwedów, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, ale spójrzmy na strzały na bramkę, na strzały celne. Tu już jest remisowo, więcej kornerów dla szwedzkiego zespołu. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Szwedzi desperacko dążą do zdobycia wyrównującej bramki. Aleksandersson. Ale Kilary znajduje się w znakomitej formie. Dobra akcja. Bramkarz Herty zna jednak swój fach. Kolejna akcja oskrzydlająca. Będzie groźnie. Ibrahimović. Jeszcze piłka jest wybita. On właśnie. I w ostatnim momencie proszę zwrócić uwagę, jak wielka jest radość Gabora Kiraliego, który podbiegł do Petera Lipczeja i podziękował mu za to wybicie piłki. Rzeczywiście Zlatan Ibrahimović był w wybornej sytuacji, chyba potraktował ją troszeczkę nonszalancko. Najpierw kapitalna wręcz obrona Kiraliego i tu Lipczej wybija piłkę po strzale wściekłego w tej chwili Ibrahimovicia. Ten rzut wolny w żaden sposób nie mógł zaskoczyć Kiraliego. A na bramkę strzelał Kim Karlström, który w 59 minucie zastąpił Niklasa Aleksandersona. Węgrzy nie rezygnowali z kontrataków. Jeden z nich właśnie. Zoltan Gera, dobrze wycofanie piłki
no ale zdecydowanie zbyt słaby strzał w wykonaniu Pala Dardaja, także zawodnika berlińskiej Herty, kolegi klubowego Gabora Kiraliego. Szwedzi, coraz więcej akcji, coraz więcej dośrodkowań i wreszcie jedno z nich przyniosło sukces. Fantastyczna akcja Zlatana Ibrahimowicza. Zellerberg i Lagerbeck mogli odetchnąć, no ale cóż z tego, skoro Zlatan Ibrahimowicz, młody piłkarz amsterdamskiego Ajaxu, okupił zdobycie bramki kontuzją głowy. Został wręcz znokautowany przez Gabora Kiraliego. Bardzo dobre dośrodkowanie, świetna intuicja i proszę zwrócić uwagę, prawy łokieć Kiraliego na szczęce Ibrahimowicza. To oczywiście musiało skończyć się kontuzją, chwilowym oszołomieniem Ibrahimowicza, który po meczu nie wiedział nawet, że on strzelił bramkę, nie bardzo wiedział, co się działo. Potężny cios wymierzony w głowę piłkarza Ajaxu Amsterdam. Dwaj wspólnie pracujący ze sobą trenerzy, ten, którego widzieli Państwo na pierwszym planie, to Tommy Söderberg, pomaga mu Lars Lagerbeck, ale pomoc przede wszystkim potrzebna jest Zlatanowi Ibrahimowiczowi. Jego miejsce zajął więc Markus Albeck, a Ibrahimowicz został zniesiony z boiska. Jeszcze kolejne szanse. Ibrahimowicz prawdopodobnie jednak zagra w następnym meczu reprezentacji Szwecji. Szwedzi nie będą grali o punkty, spotkają się z Portugalią w meczu towarzyskim. Söderberg i Lagerbeck zrezygnowali z Antoneliusa i Ljungberga. Antoneliusa wyeliminowała kontuzja kolana. Ljungberg już wcześniej uzgodnił z trenerami, że zagra tylko w meczu eliminacyjnym. W ich miejsce powołani zostali Jeffrey Obyn i Andreas Johansson. A w końcówce spotkania w Sztokholmie Szwedzi niemal bez przerwy atakowali w takim angielskim stylu, posyłając dośrodkowania w polu karnym. I to jest właśnie sytuacja, która wzbudziła najwięcej kontrowersji. Starcie Kima Kallströma z Gaborem Gipeszem i niemiecki arbiter Wolfgang Stark uznaje, że nie było tam przekroczenia przepisów, że nie powinien zostać podyktowany rzut karny. Myślę, że Państwo oglądając powtórkę tej akcji mogą być zupełnie innego zdania. Najpierw Kallström dotknął piłki, później węgierski piłkarz spowodował jego upadek, a więc niemiecki sędzia chyba miał podstawy, aby podyktować jedenastkę na korzyść szwedzkiej reprezentacji. Ostatni gwizdek sędziego. Ten mecz został przedłużony aż o 8 minut. Szwedzi tracą kolejne punkty, remisują u siebie z Węgrami 1-1. To na pewno jest dosyć sensacyjny wynik. Szwedzi w powszechnej opinii uznawani byli za głównych faworytów grupy czwartej. Mecz między Szwecją a Węgrami odbył się wcześniej niż spotkanie między Polską a Łotwą. Cóż z tego, skoro Juris Lajzans w 31 minucie pokonał Jerzego Dudka i drużynie łotewskiej dał zwycięstwo w Warszawie 1-0. To chyba największa niespodzianka sobotnich meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Łotwa znajdująca się pod koniec pierwszej setki światowego rankingu w Warszawie w obecności 12 tysięcy kibiców na stadionie Wojska Polskiego pokonuje reprezentację Polski 1-0. Już w środę polscy piłkarze zagrają towarzyski mecz z reprezentacją Nowej Zelandii, a drużyna Węgier spotka się z San Marino. To jedyny eliminacyjny mecz w tej grupie. Węgrzy, jeżeli wygrają, a pewnie tak się stanie, będą mieli okazję wyjść na prowadzenie w grupie czwartej. Popatrzmy bowiem, jak wygląda tabela. Mecz nie przyniósł bardzo ważnych punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy, ale pozwolił podopiecznym Zbigniewa Bońka częściowo zrehabilitować się za sobotnią porażkę z Łotwą.
W pierwszej połowie biało-czerwoni nie zaprezentowali wielu ciekawych akcji, oddali na bramkę gości tylko kilka niegroźnych strzałów. Dopiero wprowadzeni po przerwie Mięciel i Dawidowski wnieśli trochę ożywienia w naszym zespole. Zaowocowało to golem Krzysztofa Ratajczyka. Polacy przejęli inicjatywę na boisku i w 88 minucie wynik spotkania ustalił Mariusz Kukiełka. Podczas gdy polscy piłkarze grali towarzyski mecz z Nową Zelandią, w Budapeszcie odbyło się jedyne dziś spotkanie w naszej grupie eliminacji Mistrzostw Europy. Węgrzy pokonali San Marino 3-0. Trzykrotnie bramkarza gości pokonał Zoltán Gera. Nasi najbliżsi rywale, z którymi zagramy w marcu przyszłego roku, dzięki temu zwycięstwu objęli prowadzenie w grupie czwartej. Jak grali Węgrzy z San Marino, można się przekonać w relacji z tego meczu 25 minut po północy w dwójce. Inny nasz grupowy rywal, Szwecja, przegrała u siebie towarzyski mecz. Oczywiście w drugiej połowie wcześniej była świetna akcja Kosowskiego. Jego dogranie do Krzysztofa Ratajczyka, dobry strzał. Z tego słynie. Świetny strzał. Zatrzymajmy może stop. Tu trochę się spóźnił chyba z tą interwencją. Cofnijmy minimalnie, żeby zobaczyć interwencję bramkarza nowozelandzkiego. Tutaj dwukrotnie. Raz przed chwilą widzieliśmy ta noga. Powoli może będziemy przewijać. O właśnie. Było do sięgnięcia. No nie wygląda, żeby był to raptem drugi strzał z dystansu w wykonaniu polskich zawodników. Pierwszy raz spróbował bodaj Kuś. Marcin Kuś pod koniec pierwszej połowy. I także takich strzałów zabrakło 4 dni temu w bardzo ważnym meczu. No i tutaj sytuacja, cofnijmy chwileczkę. Może do bramkarza, kiedy no, była możliwość przelobowania, dośrodkowanie teraz w końcówce meczu Michała Żebłakowa. Nie zdążył Jacek Zieliński, ale udało się Kukiełce. No, ewidentny błąd bramkarza, który po prostu nie trafił tutaj w piłkę. Piłka była... Identyczna wyjściowa jedenastka jak ta, która rozpoczęła mecz w sobotę ze Słowenią, no ale zwycięskiego składu się przecież nie zmienia. Pierwszy mecz, co ciekawe, w historii kontaktów obu reprezentacji, mecz od razu o punkty eliminacji Mistrzostw Europy. No i zdecydowanym faworytem tego spotkania byli oczywiście piłkarze francuscy, którzy po zwycięstwie nad Słowenią otrzymali we francuskiej prasie liczne pochwały. Le Figaro napisało o znakach odrodzenia reprezentacji. L'Équipe dało tytuł Wielki Powrót. Libération napisało Wielcy Niebiescy, nazywając oczywiście tak reprezentację Francji po tym ze wszech miar udanym zwycięstwie nad Słowenią 5-0. Pierwsza akcja Francuzów grających w białych koszulkach, niebieskich spodenkach i próbował szczęścia w polu karnym. W tej sytuacji Steve Marle odnalazł się ten piłkarz dla reprezentacji. Mówiłem, że kiedyś prowadził do Lyon Jacques Santini. Wcześniej za trenera Lemera tylko raz po raz próbowany, nie grał na Mistrzostwach Świata, na tych Mistrzostwach zresztą w ogóle go nie było. No a tutaj w ostatnim spotkaniu 2 gole strzelone ze Słowenią, dobry występ. Jest więc w pierwszym składzie napastnik angielskiego Fulham, Patrick Vieira. Ależ pięknie zagrał teraz Thierry Henry, powinna być bramka. No i piłka jest w siatce, tyle że wcześniej sygnalizacja arbitra liniowego. Steve Marle był w tej sytuacji na spalony. Malta to jedna ze słabszych reprezentacji w rankingu FIFA, jeśli chodzi o Europę. Tylko 4 reprezentacje europejskie, Andory, Liechtensteinu, Luksemburga i San Marino, są w tej tabeli niżej od zespołu maltańskiego, ale Malta potrafi raz po raz sprawiać niespodziankę. Ostatnia miała miejsce w październiku 2000 roku w eliminacjach Mistrzostw Świata. Maltańczycy na tym obiekcie zremisowali 0-0 z silną reprezentacją Czech. To był zresztą jedyny punkt, jaki Malta zdobyła w tamtych eliminacjach. Odszedł po tamtych kwalifikacjach trener Josip Ilić, zastępuje go teraz Held, Siegfried Held, a tutaj tym razem już nie było spalonego. Druga szansa dla trójkolorowych, no ale na miejscu był Mario Muscat, bramkarz reprezentacji Malty. Raz spalony pomógł Maltańczykom, raz uratował ich własny bramkarz. Kilkanaście minut na stadionie Takali w La Valletta, za nami wciąż 0-0. Zarysowuje się wyraźna przewaga trójkolorowych. Przed chwilą dobrą akcję, sytuację miał Steve Marle, a teraz Thierry Henry, dośrodkowanie. Nie sięgnął piłki, Zidane wybijał Giglio.
Jeszcze raz Thierry Henry, ponowne dośrodkowanie, tyle że z bliższej odległości główka i niewiele brakowało, a William Gallas pokonałby Mario Muscata. Nie ma jeszcze na swoim koncie bramki w reprezentacji Francji. Środkowo obrońca Chelsea Londyn William Gallas stawia na takie klubowe pary trener Jacques Santini. Dwójka środkowych obrońców Chelsea, Marcel Desailly i William Gallas. W środku pola dwóch graczy Realu Madryt, cofnięty Claude Makélélé i odpowiadający za rozgrywanie Zinedine Zidane. Kolejna szansa, poślizgnął się chyba nieco Steve Marlé i pewna interwencja Mario Muscata. Nieznane szerzej kibicom w Europie nazwiska piłkarzy maltańskich, żaden z nich nie gra w jakimś silnym klubie. Jest Stefan Giglio, grający w Lokomotywie Moskwa, ale nie mający tam miejsca w pierwszym składzie. Tutaj akcja Francuzów, dośrodkowanie i jest w końcu 1-0 Thierry Henry strzelcem tego gola. Dobre podanie od Sylvain Wiltorda, wprawdzie niezbyt czysto, takie można odnieść wrażenie, uderzył napastnik Arsenalu Londyn. No ale najważniejsze to to, że piłka znalazła drogę do bramki. Tutaj zdjął piłkę z głowy Steve'owi Marlé Mario Muscat, ale dobitka Thierry'ego Henry już skuteczna. Ta wyraźna od samego początku przewaga Francuzów w końcu potwierdzona zdobyciem bramki. To już 29 minuta, kolejna akcja lewą stroną, kolejna wrzutka w pole karne. Steve Marlé idealnie zgrał na 11 metr Zidane. Poprzeczka staje na drodze piłce po uderzeniu pomocnika francuskiego. O sporym szczęściu mogą mówić Maltańczycy, że przegrywają po 1/3 tego spotkania tylko 0-1, bo tych okazji było już naprawdę kilka. Spójrzmy raz jeszcze na tą bardzo ładną akcję. Rozpoczął Michael Silvestri, długie podanie, przepiękne zgranie z powietrza Steve'a Marlé. Poprzeczkę trafił Zidane. 35 minuta, ponownie Zidane. Makélélé, Zidane, cały czas atak pozycyjny Francuzów, cały czas gra zdecydowanie pod ich dyktando do Michael Silvestri, ładne dośrodkowanie, Henry, 2-0. Treningowa niejako akcja, co ciekawe Thierry Henry, by uderzyć piłkę głową, musiał po nią wrócić, niejako cofnąć się od siatki. Uderzył niezwykle precyzyjnie bokiem głowy, nie miał najmniejszych szans Mario Muscat na obronę tego strzału. No i po 35 minutach na stadionie La Valletta było już 2-0 dla gości. Ten identyczny skład, który wygrał w sobotę ze Słowenią 5-0, skład oparty, jak powiedziałem, głównie na piłkarzach angielskiej Premiership. Takich było w wyjściowej 11 8, dwóch graczy Realu, Makélélé i Zidane, grający w Juventusie, czyli we Włoszech, Lilian Thuram. Ten skład wydawał się pewnie zmierzać do kolejnego zwycięstwa w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Zidane, Wiltord, ponownie Zidane. Praktycznie, co widzimy, Maltańczycy ograniczali się tylko do biegania obok Francuzów. Tak to wyglądało. Patrick Vieira, ładny strzał. No ale brawo teraz dla Mario Muscata. Gdyby nie Muscat, to wynik byłby już na pewno o 2-3 bramki wyższy. Fragmenty drugiej części tego spotkania, wciąż Francuzi w akcji, Wiltor, Steve Marlé bez zmian rozpoczęli trójkolorowi drugą odsłonę, dośrodkowanie, kolejna poprzeczka, ale dobitka Sylvain Wiltorda już skuteczna. 59 minuta, Francja prowadziła już 3-0. Można było oczekiwać lada chwila zmian w zespole francuskim na ławce rezerwowych, rezerwowy bramkarz Grégory Coupe, także Philippe Mexès, Olivier Dacourt, Eric Carrière, Willy Sagnol, Bruno Cheru i Sydney Govou, ale póki co w wyjściowym zestawieniu Francuzi strzelają gola numer 3. Zakładał Jacques Santini przed rozpoczęciem eliminacji zdobycie kompletu 9 punktów w 3 jesiennych grach eliminacyjnych. Te dwie pierwsze wygrane na Cyprze z trudem 2-1. Zwycięstwo po bramkach Sisse i Govou. Zwycięstwo później pewne ze Słowenią. Tutaj zanosiło się na równie efektowne i wysokie zwycięstwo w meczu z Maltą i plan Jacques'a Santini wydawał się być już zrealizowany. Teoretycznie najtrudniejszym rywalem Francuzów w tej grupie miała być Słowenia, ale że nie była, o tym przekonaliśmy się w sobotę. Francuzom pozostanie jeszcze później na wiosnę
dwumecz z Izraelem. Może Izraelczycy będą poważniejszym przeciwnikiem dla mistrzów Europy. Tutaj kolejna bramkowa szansa, ale kolejny raz na posterunku Mario Muscat i pierwsza zmiana opuszcza boisko Thierry Henry. Na jego miejsce Eric Carrier, co ciekawe też kiedyś podopieczny Jacques'a Santini w zespole Olympique Lyon. Przy linii bocznej także obrońca Philippe Mexès, od niedawna w reprezentacji, też w zasadzie dopiero od przyjścia trenera Jacques'a Santini grał we wspomnianym meczu towarzyskim z Tunezją, a tutaj Eric Carrier i jest 4-0. Przepiękny techniczny strzał leciutko podciął piłkę nad wybiegającym, próbującym skrócić jeszcze kąt Mario Muscatem. To była 84. minuta i na stadionie Cahali dla Valletta było już 0-4. Nie zdążył w tej sytuacji z interwencją obrońca Jeffrey Chetkutti, no a później w sytuacji sam na sam wzorowo zachował się Eric Carrier. Kiedyś uznany najlepszym piłkarzem ligi francuskiej, ten ofensywny pomocnik strzela tutaj bramkę numer 4 i jak się miało okazać, ustala wynik tego meczu. Francuzi mieli jeszcze kilka bramkowych sytuacji, jak choćby ta. Uderzenie Sylwą Wiltorda zatrzymało się jednak na słupku. Nie strzelił swojej drugiej bramki w tym meczu Wiltord, ale Francuzi wygrali pewnie 4-0. W obecności 16 tysięcy kibiców zespół Bośni i Hercegowiny. Faworytami byli gospodarze, ale Bośniacy kilka dni wcześniej zagrali dobry mecz towarzyski, remisując u siebie z Niemcami 1-1. 8 minuta, rzut rożny dla gospodarzy, dośrodkowanie. I w potwornym zamieszaniu podbramkowym najskuteczniejszy jest obrońca norweski Klaus Lundekvam. Na co dzień piłkarz angielskiego Southampton strzela bramkę na 1-0 i jak policzyli norwescy statystycy, bramkę numer 1000 w historii występów reprezentacji Norwegii. Dwudziesta piąta minuta, rzut wolny dla gospodarzy, faulowany wcześniej Stefan Iversen. John Arnerize w swoim stylu jest 2-0. Krótko rozegrana piłka, podanie od Ole Gunnara Solskjera, potężna bomba Rize i piłkarz Liverpoolu ustala wynik tego meczu. Norwegia wygrywa z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Tego samego dnia w środę Luksemburg podejmował na własnym stadionie w innym meczu grupy drugiej reprezentację Rumunii. Luksemburczycy przegrali w sobotę z Danią, Rumunii przegrali, co widzieliśmy, z Norwegami. No i tutaj musieli wygrać ten mecz z dużo niżej notowanym Luksemburgiem, by myśleć jeszcze o walce o te czołowe miejsce w grupie drugiej, i Rumunii ten mecz pewnie wygrali. Druga minuta, dośrodkowanie z lewej strony Kozmina Kontry i gol Fiorella Moldovana. On razem z Adramem Ilie był w linii ataku ustawiony w tym spotkaniu przez trenera Angela Jordanescu. Z tyłu wspomagał ich Johan Fiorel Ganea. Kolejna akcja Rumunów, piąta minuta i ponownie do siatki trafia Fiorel Moldovan. Dośrodkowywał po raz kolejny, tyle że z drugiej strony, no ciekawe, Kozmin Kontra. Wszechstronny piłkarz od tego sezonu w Atletico Madryt, wcześniej pamiętamy go z występów w Milanie, może grać na prawej bądź to obrony, bądź pomocy w reprezentacji, zarówno jak w klubie. Tutaj po jego dośrodkowaniu gola strzela Fiorel Moldovan. 24. minuta, w dalszym ciągu ataki gości i przepiękna bramka po uderzeniu Mirela Radoja, było już 3-0. Luksemburczycy kontynuowali fatalną passę we wrześniu, porażka w towarzyskim meczu z Izraelem 0-5. W sobotę przegrana w meczu o punkty w Kopenhadze z Danią 0-2. Tutaj po pół godzinie było już 3-0, ale to nie koniec bramek pierwszej części tego meczu, bo oto 45. minuta, Kozmin Kontra, jest już 4-0. Dobry mecz tego piłkarza od początku, dwie asysty teraz w końcu i on znalazł swoją bramkę. Było 4-0. Ale Rumuni atakowali dalej, licząc chyba na to, że być może w tej grupie bilans bramkowy będzie ważny. 47. minuta, pierwsza w zasadzie akcja gości tuż po przerwie i jest 5-0. Drugi raz pokonuje bramkarza Luksemburczyków Kozmin Kontra, tym razem strzałem z dystansu. 80. minuta, akcja z prawej strony, Tiberiu Gioane i gracz Dynama Kijów technicznym lobem strzela gola na 6-0.
Wynik meczu ustalił w 86 minucie Kozmin Kontra, skompletował rumuński pomocnik, bądź to obrońca hat-tricka, choć nie klasycznego, bo jedną bramką zdobył jeszcze przed przerwą. Rumunia pokonała na wyjeździe Luksemburg 7-0. Zadowolony generał, jak oni mówią, po raz drugi prowadzący reprezentację Rumunii, Angel Iordanescu, no ale oby Rumunom nie zabrakło. Czas na przegląd ostatnich spotkań rywala niż zespół Mołdawii, a mianowicie reprezentację Białorusi. Białorusi bez swojego obrońcy Walentyna Bielkiewicza, który wciąż nie może dojść do siebie, leczy kontuzję i oto szósta minuta. Akcja Milana Barosa i Karela Poborskiego i ten drugi strzela gola. Czesi prowadzą 1-0. Bardzo dobry mecz od początku Barosa, Pawla Nedweda, Karela Poborskiego. Szybko objęli gospodarze prowadzenia, ale atakowali nadal. Tomas Rosicki, Jan Koller, Paweł Nedved, Milan Baros. Spójrzmy, jak zachował się w polu karnym młody napastnik Liverpoolu. Niczym profesor minął dwóch rywali. Spokojnie pokonał Gennadija Tumiłowicza i było już 2-0. Za kilkanaście dni będzie obchodził 21 urodziny, potrafiący niezwykle wiele Milan Baros, wychowanek Baniku Ostrawa. No i tutaj rzeczywiście wzorowa akcja. Poradził sobie z dwójką Białorusinów, poradził sobie z Tumiłowiczem. Czesi poradzili sobie z Białorusią. Środa, 16 października, stadion imienia Ernsta Happela w Wiedniu na wiedeńskim Praterze. I kolejny mecz grupy trzeciej, mecz Austria. Holandia. Gospodarze Manninger w bramce, Dospel, Bauer, Hiden, Wagner, Schopp, Czerny, Flegel, Warner, Herzog i Weisenberger. Trener Austriaków Hans Krankl. Za chwilę zobaczymy skład gości. Oto trójka arbitrów. Tym głównym był Włoch Pierluigi Collina. Kapitanowie obu reprezentacji. Ze strony Austriaków Andreas Herzog, ze strony Holendrów Frank de Boer. Drugi mecz Holendrów w tych eliminacjach, we wrześniu pokonali Białoruś 3-0, a Austriacy grali już trzecie spotkanie. Mieli na razie dwa zwycięstwa na koncie. Holendrzy w bramce Edwin van der Sar, następnie Fernando Riksen, Japsztam, Frank de Boer, Budewijn Zenden, Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Filip Koku, Roy Mackay, Patrick Kluivert i Edgar Davids, trenerem Holendrów od tego roku. Po raz kolejny w swojej karierze zresztą jest Dick Advocaat. Oba zespoły z kompletem zwycięstw na koncie, choć Austriacy grali dwa spotkania, Holendrzy tylko jedno. Mówił przed spotkaniem opiekun gospodarzy Hans Krankl, że nie mamy absolutnie żadnych szans, by ten mecz wygrać, ale w tym tkwi właśnie nasza szansa. Tak nieco przewrotnie mówił o tym spotkaniu kiedyś reprezentant Austrii Hans Krankl. No ale rzeczywiście, patrząc na papier, biorąc pod uwagę wszelkie statystyki, potencjał piłkarski, umiejętności, doświadczenie, osiągnięcia, zdecydowanym faworytem tego meczu była reprezentacja Holandii. Powrócił do niej po dłuższej przerwie Ronald de Boer, choć nie zaczął meczu w wyjściowej jedenastce, był na ławce rezerwowych. Brakło w linii ataku Ruda van Nistelrooya, ale on leczy kontuzję. Zastąpił go Roy Mackay na ławce rezerwowych, też nie do końca zdrowy Pierre van Hooijdonk. Nie było Patryka Pauwe, Paula Bosfelta czy też Kevina Hoflanda, ale i tak znakomicie od początku grali Holendrzy. Zdecydowanie narzucili swój styl gry reprezentacji Austrii. Popatrzmy na tę akcję. 12 minuta, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, podręcznikowa, niemal treningowa, cudowna, bajeczna akcja. Bajeczna przede wszystkim ta druga asysta, podanie Patryka Kluiverta i Holendrzy prowadzili 1-0. Pokonany Alex Manninger, bramkarz austriacki, grający zresztą, co ciekawe, w Hiszpanii. Broniący w Espanyolu Barcelona, choć nie mający tam pierwszego miejsca w tym sezonie ligowym, jeszcze nie grał Alex Manninger. No ale teraz jego teoretyczni rywale z Ligi Hiszpańskiej pokazali mu, jak trzeba strzelać bramki. Przede wszystkim bez większego problemu oszukali czwórkę obrońców austriackich Holendrzy. Gol Clarence'a Seedorfa było więc na stadionie w Wiedniu 0-1. Piłkarska kultura, niesamowite opanowanie piłki, wspaniale prowadzony atak pozycyjny. To zresztą zawsze było domeną Holendrów. Mark van Bommel, Edgar Davids. Popatrzmy, jak wspaniale drybluje, jaka technika użytkowa piłkarza Juventusu Turyn. Kolejny z graczy holenderskich, który spędził kilka swoich być może najlepszych lat w Ajaxie Amsterdam w latach 91-96. Edgar Davids grał w Ajaxie, zdobywając z tym klubem zresztą
Ligę Mistrzów, podobnie jak Clarence Seedorf, jak Frank de Boer, czy inni jego koledzy grający w tym spotkaniu. To Dick Advokat, a oto kolejna szansa dla Holendrów i drugi gol, a do siatki trafia Filip Koku. Błąd i austriackich obrońców, i także Alexa Manningera, który do końca nie łapał tej piłki, licząc, że któryś z Holendrów może przeciąć to dośrodkowanie. Liczył też pewnie Manninger po cichu, że któryś z jego obrońców piłkę wybije, a tymczasem ta odbiła się od słupka, powróciła pod nogi Filipa Koku. No a gracz Barcelony wiedział już, co w tej sytuacji zrobić. Siódmy gol Filipa Koku w reprezentacji Holandii, grał 64. mecz tego wieczora. No i po kilkunastu minutach było już 2-0. 24. minuta, Frank de Boer, jeden z trójki ustawionych jako obrońców piłkarzy w tym meczu przez Dicka Advokata. Clarence Seedorf, grający na prawej stronie pomocy, Mark van Bommel, Filip Koku. Wszystko od nogi do nogi, niezwykle dokładnie Kleifert, Patrick Kleifert dość przypadkowo dostał piłkę, Roy Mackay. Nie było sygnalizacji arbitra liniowego, nie ma mowy o spalonym, Mackay wykorzystuje sytuację i oto po niespełna pół godzinie gry jest już 3-0 dla Holendrów. Chciał grać na prawą stronę Patrick Kleifert w tym właśnie momencie, no ale któryś z Austriaków odbił tą piłkę. Nastrzelona piłka o nogę Tomasa Flegela trafiła pod nogi Roya Mackaya, a napastnik Deportivo La Coruña wykorzystał ten prezent. Strzelił swoją drugą dopiero bramkę w barwach zespołu narodowego. To fragmenty drugiej części tego meczu, 49. minuta, uderzał po rzucie rożnym Patrick Kleifert. Ma teraz pretensje do sędziego Holender, bo wydawało się, że piłka mogła przekroczyć linię bramkową. Innego zdania był arbiter liniowy, posłuchał go Pierluigi Collina i bramki nie uznał. Trudno powiedzieć, czy ratujący Austriaków Michael Baur wybijał piłkę już z bramki, czy też nie. No ale tak czy inaczej, mecz w praktyce już rozstrzygnięty, bo przewaga i bramkowa, i też przewaga w całym spotkaniu niepodważalna reprezentacji Holandii. Praktycznie bez akcentów w ofensywie Austriacy odszedł z tej reprezentacji bramkostrzelny napastnik Ivica Vastić. On będzie powoli kończył piłkarską karierę. Wyemigrował Vastić do Japonii, gra w Nagoya Grampus 8, do niedawna jeszcze przecież piłkarz Szturmu Graz. 99. raz w reprezentacji grał, ale tylko w pierwszej połowie. Andreas Herzog, jedyny nominalny napastnik, Roman Wallner praktycznie nie dostawał podań, mało widoczny. Niewiele pograli sobie skrzydłowi Harald Czerny i Markus Weisenberger, no a cały czas zagrożenie pod bramką Alexa Manningera skwarzali Holendrzy. Tutaj uderzał Budewijn Zenden, doznał jeszcze gracz Chelsea Londy chyba kontuzji przy tym strzale, a Alex Manninger cały czas strofujący swoich obrońców, no bo rzeczywiście w środowy wieczór obrońcy reprezentacji Austrii byli wyjątkowo słabo dysponowani. Inna sprawa, że świetnie grali Holendrzy, grali na dużym luzie, grali dokładnie, szybko, najczęściej z pierwszej piłki. Tutaj zmiana w zespole gości, schodzi jednak cierpiący na jakiś uraz Budewijn Zenden, pojawia się gracz PSV Eindhoven Winfried Bouma, grający już od kilku lat w reprezentacji, ale nieregularnie, raczej sporadycznie wychodzący i to najczęściej z rezerwy na plac gry. Siedemdziesiąta siódma minuta, wciąż 0-3, wynik ustalony jeszcze przed przerwą. Faulowany Winfried Bouma, nieładnie teraz któryś z Austriaków uderzył Holendra w tym starciu i oto mamy dla Martina Hidena czerwoną kartkę. W pierwszej części środkowy obrońca austriacki otrzymał żółtą kartkę, tutaj druga żółta, a w konsekwencji czerwona kartka dla Martina Hidena i ostatnich 12 minut Austriacy musieli grać w osłabieniu. Piłkarz SV Salzburg, 29-letni doświadczony reprezentant Austrii, popatrzmy, jak bez pardonu zaatakował w tej sytuacji Wilfrida Bouma. No i jak najbardziej słuszna i w zasadzie jedyna decyzja, jaką mógł podjąć Pierluigi Collina. Statystyki, a w zasadzie jedyny tylko element statystyk przed tym meczem przemawiał za Austriakami, a tym elementem były bezpośrednie mecze. 14 rozegranych takich spotkań, 6 zwycięstw Austriaków, tylko 4 Holendrów. Tutaj mieli szansę gospodarze, Markus Schopp,
No i niewiele brakowało, a gospodarze zdobyliby choćby jednego honorowego gola. Niezbyt pewnie zachował się już najpewniej zdekoncentrowany Frank de Boer. Ładnie zagrał tutaj do partnera Akagundu, sprowadzony z ławki rezerwowej piłkarz, który trafił w meczu z Białorusią. Podał tutaj do Markusa Szopa, no ale piłkarz wreszcie okazji nie wykorzystał. Końcowe fragmenty tego spotkania na pewno ostudzony zapał kibiców reprezentacji Austrii po dwóch zwycięstwach przyszła dość gorzka porażka na własnym stadionie. Pokazali Holendrzy Austriakom ich miejsce w europejskim szyku. Najpewniej podopiecznym Hansa Krankla przyjdzie bić się być może o drugie miejsce w grupie, choć o to też łatwo nie będzie, bo w tej grupie są jeszcze przecież silni Czesi. Tutaj próba wprowadzonego w końcówce Jimmy Floyda Hasselbenka zmienił gracz Chelsea Londyn Roya Makaya. Ładne techniczne uderzenie, ale nie celne. Ostatnie sekundy tego meczu, jeszcze Frank de Boer. Jeszcze Austriacy, ale oni poza tym strzałem niecelnym Markusa Szopa nie zagrozili ani razu w drugiej części bramce Edwina van der Sara. Zresztą nie zagrozili też do przerwy. Jeszcze Fernando Riksen. Edgar Davids spojrzał już na zegarek. Pierluigi Collina i zakończył ten jednostronny mecz. Zasłużone zwycięstwo Holendrów 3-0 po bramkach Filipa Koku, Clarensa Seydorfa i Roya Makaya. Drugie kolejne zwycięstwo, ponownie w stosunku 3-0 Holendrów. Gratulacje otrzymuje Dick Advokat. No i pierwsza porażka Austriaków. Austriacy będą najpewniej bić się o drugie miejsce w tej grupie. Tak wygląda sytuacja po dwóch ostatnich kolejkach spotkań w grupie trzeciej. W Budapeszcie mecz grupy czwartej Węgry-San Marino. Do przerwy 0-0 niemiłosiernie męczyli się Madziarzy z dużo niżej notowanym rywalem, ale oto 49. minuta i przepiękna bramka Zoltana Gery. On w meczu ze Szwecją pojawił się w drugiej połowie jako rezerwowy. Podobnie zresztą rzecz miała miejsce w tym spotkaniu. Też wszedł Zoltan Gera dopiero po przerwie i był, jak się miało okazać, bohaterem tego spotkania. Siódmy raz w reprezentacji Węgier. To był jego pierwszy gol w tym zespole, ale nie ostatni w tym meczu. 61. minuta. Lipszej Gera. Kolejna bardzo ładna bramka. Strzał z lewej nogi i było już 2-0. Miał swój dzień Zoltan Gera, 23-letni napastnik stołecznego Ferencvarosu Budapeszt. Po raz drugi pokonał Federico Gasperoniego, bramkarza reprezentacji San Marino. 89. minuta, Attila Tokoli, Florian Urban. Pole karne, Tokoli dośrodkowanie Gera. 3-0, klasyczny hat-trick tego piłkarza. Wszystkie trzy bramki, jakie Węgrzy w tym meczu zdobyli, autorstwem właśnie Zoltana Gery. Ciężko szło Węgrom w pierwszej części meczu, dużo łatwiej po zdobyciu pierwszej bramki, ale ostatecznie pewnie pokonali zespół San Marino 3-0, no a bohaterem meczu Zoltan Gera. Spotkanie ponownie stadion w Reykjaviku i mecz Islandia-Litwa. Kibice islandzcy domagali się zwycięstwa swoich pupili po nieudanym meczu ze Szkocją. Liczyli oczywiście na punkt bądź punkty także Litwini. Spójrzmy, co ciekawego działo się w tym meczu. 50. minuta i gol na 1-0, a autorstwem tej bramki Heidar Helguson. Dośrodkowanie z prawej strony Gudjonssona i skuteczna główka Helgusona, pokonany Gintaras Stałce. Było więc 1-0 dla gospodarzy. Mecz prowadzony przez polskiego sędziego Grzegorza Gilewskiego. To kolejna akcja Islandczyków i w takiej sytuacji na 2-0 gola strzela Gudjonsson, chyba najbardziej znany islandzki piłkarz. Eidar Gudjonsson, napastnik Chelsea Londyn, pokonuje w sytuacji sam na sam Gintarasa Stałce. Od 20 minuty, to warto powiedzieć, Litwini grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę pokazał Grzegorz Gilewski Davidasowi Cesnauskisowi. No i ta przewaga Islandczyków, jeśli chodzi o graczy, o jednego piłkarza, dała o sobie znać w końcówce. 73. minuta. Ponownie w roli głównej Gudjonsson, drugi gol tego piłkarza w tym meczu.
Islandia wygrywa z Litwą 3-0. W samej końcówce Gudjonsen nie wykorzystał jeszcze rzutu karnego, fatalnie przestrzelił, ale Islandczycy odnoszą pierwsze zwycięstwo w eliminacjach. Także mecz środowy, stadion w Hanowerze, spotkanie Niemcy, Wyspy Owcze. Niemcy rozgrywali drugi mecz w eliminacjach, we wrześniu pokonali Litwinów 2-0 i tutaj już w drugiej minucie objęli prowadzenie z rzutu karnego, nie pomylił się Michael Balak, wcześniej w polu karnym faulowany był Carsten Janke. Powrócił Michael Balak, powrócił Didi Hamann, grał Christian Werns, brakło jedynie Christopha Metzeldera, ale do przerwy był jednak remis, bo fatalnie interweniował w 46 minucie obrońca niemiecki Arne Friedrich. Zaskoczył zupełnie Olivera Kahna i po przerwie gospodarze musieli atakować i udało im się strzelić bramkę, choć tylko jedną. W 59 minucie honor Niemców, tak trzeba powiedzieć, uratował Miroslav Klose, no a później mogło być 2-2, sam na sam sytuacjach Jalgrina Eltora, słupek ratuje gospodarzy. Niemcy po bardzo słabym występie dość szczęśliwie, mając na myśli tę sytuację, pokonali Wyspy Owcze 2-1. Musieli wygrać pierwszy mecz w eliminacjach, by myśleć jeszcze o liczeniu się w walce w tej grupie. Grali z teoretycznie słabszym rywalem, a mianowicie reprezentacją Armenii. Druga minuta, znakomity wręcz początek gospodarzy, dośrodkowanie Tsartsasa, a do siatki trafia Nikolajdis, dwójkowa akcja piłkarzy AEK Ateny i po raz pierwszy pokonany bramkarz Ormian Roman Berezowski. Pauzował w tym spotkaniu Giorgos Karagounis, w środku pola był za to Angelas Basinas. Cały mecz wyraźna przewaga po stronie piłkarzy greckich, prowadzonych przez Niemca Otto Rehagela, któremu grożono już tutaj w prasie dymisją w przypadku ewentualnego braku zwycięstwa w tym spotkaniu. No bo dwa ważne mecze przegrane z Hiszpanią i z Ukrainą, no ale tutaj Grecy, jak widzimy, nareszcie wygrali. 60. minuta i gol Nikolajdisa na 2-0. Miał asystę napastnik AEK Ateny przy pierwszej bramce, dośrodkowywał. Tutaj już sam pokonał Berezowskiego i Grecy wygrali to spotkanie. Wygrali pierwszy mecz w tych eliminacjach. Pokonali Armenię 2-0. Kolejne środowe spotkanie. Jesteśmy na Windsor Park w Belfaście. Mecz Irlandia Północna kontra Ukraina. Mecz niezwykle ważny dla obu zespołów. Irlandczycy musieli się odnaleźć po porażce z Hiszpanią, a Ukraińcy chcieli kontynuować zwycięską passę. Mieli dwa mecze i 4 punkty na koncie. Tutaj jedna z nielicznych szans dla gospodarzy, uderzał Filip Malrein, ale na miejscu był Vitali Reva. Mecz niezwykle wyrównany, mecz twardy, pełen walki, ostrych starć, ale mecz z małą liczbą sytuacji podbramkowych. My prezentujemy Państwu po jednej dla każdego zespołu. Najpierw uderzenie Filipa Malryna, a w 73 minucie szansę mieli Ukraińcy. Niezwykle groźny w środku pola Zjubow, popatrzmy na jego akcję. Zjubow, indywidualny przebój Ukraińca i niewiele brakowało, a pokonałby Zjubow Mike'a Taylora. Szans bramkowych doprawdy jak na lekarstwo i ostatecznie Belgia. Brakowała Kopciuszka w tej grupie, reprezentacją Liechtensteinu, jeden ze słabszych zespołów, jeśli chodzi o klasyfikację europejskich reprezentacji. No i nie było niespodzianki. Początek festiwalu strzeleckiego, w 7 minucie gola strzela Okan Buruk. Strzelił bardzo ładną bramkę w poprzednim meczu z Macedonią. Tutaj dał Turkom prowadzenie. Piłkarze tureccy rozgrywali trzeci mecz eliminacyjny, mieli jak dotąd dwie wygrane na koncie, choć oczywiście nie grali jeszcze z reprezentacją Anglii. Tutaj kolejna ich akcja i było po główce Umita Davali 2-0. Ma młody piłkarz reprezentacji Turcji spore problemy z prawem, szykuje się mu proces za pobicie dwóch dziennikarzy w Izmirze, ale jakby o tym zapominał na boisku, nie zatracił swoich umiejętności. Mimo niewielkiego w sumie wzrostu potrafił znaleźć się w tej akcji i głową pokonał Petera Jele w bramce reprezentacji Liechtensteinu. 23 minuta, długie podanie, jest Arif Erdem, pole karne, Erdem, Ilhan Manzis, 3-0. Ze stoickim spokojem wykończył tę akcję napastnik Besiktasu Stambuł. Ładnie znalazł go tutaj
choć tak naprawdę nie do końca ładnie, szukał kogoś innego. Innego swojego partnera, Ari Ferdem, piłka po interwencji obrońcy Liechtensteinu trafiła pod nogi Ilhana Manzisa, a ten strzelił gola na 3-0. To fragmenty drugiej części tego spotkania. 82. minuta, Tugay Kelimoglu, przepiękna asysta i gol Serhata Akina. Wprowadzony po przerwie przez Senola Ginesza, młody napastnik Fenerbahce Stambuł, który pojechał z reprezentacją na Mistrzostwa Świata, ale nie zagrał ani minuty. Głównie pojechał chyba po naukę. Tutaj znalazł się tam, gdzie być powinien i strzelił gola na 4-0. Miał znakomite te ostatnie minuty Serhat Akin. To 90. minuta. Nihat Kahveci, dośrodkowanie Serhat Akin i 5-0. Mogli piłkarze Liechtensteinu zdobyć w tym meczu honorową bramkę w samej końcówce. Mieli nawet rzut karny, ale strzał Fika obronił Rekber Rustu i ostatecznie Turcja wygrała pewnie 5-0. Trzecie kolejne zwycięstwo w tych eliminacjach piłkarzy tureckich. St. Mary Stadium w Southampton, środowy wieczór i mecz Anglia-Macedonia. Wrócił do reprezentacji Sol Campbell, oto 10. minuta. I co robi w bramce David Seaman? Puszcza kolejną taką bramkę, nazywaną popularnie golem za kołnierz w reprezentacji Anglii w ogóle w swojej karierze. Ładnie uderzył z rzutu rożnego Artim Sakiri, no ale fatalna interwencja Davida Seamana. Na szczęście jest w składzie Anglików David Beckham. W 13. minucie gracz Manchesteru doprowadza do wyrównania. Na ostatnich Mistrzostwach Świata Beckham puścił gola za kołnierz po strzale Ronaldinho Gaucho. 7 lat temu puścił takiego gola w barwach Arsenalu Londyn w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Tutaj David Seaman kapituluje po raz drugi, choć tym razem trudno mieć do niego pretensje. Ładnie uderzył Van Kotrajanow i ponownie gospodarze musieli odrabiać straty. Odrobili je w 35. minucie za sprawą Stevena Gerrarda. Bardzo ładny strzał z woleja pomocnika Liverpoolu. Mimo przewagi w drugiej części, mimo kilku szans, wynik ustalony jeszcze przed przerwą nieoczekiwanie się nie zmienił. To jedna z większych sensacji środowych meczów eliminacji. Anglia-Macedonia 2-2 i posypały się gromy krytyki na głowę Davida Seamana. On puszcza takich bramek więcej. W mniej spektakularnych spotkaniach niedawno zdarzyło mu się to w meczu ligowym Arsenalu z Boltonem. Tam także został przelobowany. No i chyba kończą się powoli dni w reprezentacji Davida Seamana. Tym razem zarywali mieli zespół Andory. Brakło w składzie Bułgarów kontuzjowanego, o czym mówiłem przed chwilą, Dimitara Berbatowa. Do końca nie był pewien występ, ale ostatecznie pojawił się na boisku Krasimir Bałakow, a Berbatowa zastąpił Hilikow. 34. minuta, Georgi Pejew, znakomita akcja tego piłkarza, dośrodkowanie Pejew, Hilikow, 1-0. Georgi Hilikow, dopiero trzeci mecz w barwach reprezentacji Bułgarii. Jedyny nowy gracz w porównaniu ze zwyciężonym meczem, z udanym meczem z soboty z Chorwacją, ale właśnie Hilikow tutaj daje Bułgarom prowadzenie. 58. minuta, Krasimir Bałakow, rzut wolny, przebiegło przez piłkę dwóch Bułgarów. Bałakow przepięknie to zrobił, gracz VfB Stuttgart, jest 2-0. Mówiłem, że nie był pewien jego występ, cierpiał na kontuzję mięśni brzucha, doświadczony reprezentant Bułgarii, ale przydał się w tym spotkaniu. Niedługo potem zszedł z placu gry, ale zrobił swoje Bałakow. Wykonał kolejny raz perfekcyjnie i skutecznie rzut wolny. 80. minuta, dośrodkowanie z rzutu rożnego i nieoczekiwanie po uderzeniu Antonio Limy. Piłkarze Andory zdobywają bramkę kontaktową. Wynik meczu już się nie zmienił. Strzelec gola Antonio Lima za chwilę otrzymał czerwoną kartkę. Musiał opuścić plac gry. Andora wciąż bez zwycięstwa w eliminacjach. Nie wygrali piłkarze tego meczu, tego kraju, żadnego meczu w poprzednich kilku eliminacjach. Czy to Mistrzostw Europy, czy też Mistrzostw Świata. 16 październik, stadion w Tallinie. Kolejny mecz tej grupy, mecz Estonia-Belgia. I oto decydujący jego moment. Dopiero druga minuta. Z autu wybił piłkę Jos Walgeren, Van der Hage, potworne zamieszanie i nie kto inny, a Wesley Song ponownie zapewnia 3 punkty reprezentacji Belgii. Spory błąd obrony
reprezentacji Estonii. Niepewna interwencja tutaj Martena Poma, bramkarza tego zespołu. I Belgowie skromnie, bo skromnie, ale odnoszą kolejne zwycięstwo. Bułgarzy grają znakomicie, mają 3 zwycięstwa. Sławia podejmowała w innym meczu tej grupy zespół Finlandii. Jugosławianie po cennym remisie z Włochami liczyli na pierwsze zwycięstwo w tych eliminacjach i oto skład gospodarzy. W bramce Jevrić, następnie Niegus, Dragutinowicz, Vidic, Duljaj, Lazetic, kapitan Mijatowicz, Stankowicz i Darko Kovacic. Trenerem Jugosławian jest były piłkarz tej reprezentacji Dejan Savicevic. Skład gości piłkarzy fińskich w bramce Niemi, następnie Pasanen, Sarinen, Hypia, Kuivasto, Rihilahti, Nurmela, Kainio, Sumiala, Litmanen i Jonas Kolka. Trenerem tej reprezentacji jest pan Ante Murinen. Faworytem byli Jugosłowianie, choć trudno jest grać z reprezentacją Finlandii. To solidny zespół grający prostą piłkę, ale mający groźnych piłkarzy. Szczególnie groźni są Finowie w grze w powietrzu, bo wysocy piłkarze tacy jak Hypia, Kuivasto czy Nurmela stwarzają często pod bramką rywali zagrożenie. No a Jugosłowianie to zupełnie inna piłka, piłka bardziej techniczna. Piłka, jak to się często mówi, przypominająca brazylijską. O Jugosławii nie bez kozery mówi się, że to taka Brazylia Europy. Tak określa się piłkę tej reprezentacji. Zobaczymy, jak w tym spotkaniu poradzą sobie Jugosłowianie, którzy mieli jeden punkt na koncie, ale którzy nie grali w najsilniejszym zestawieniu. Nie było Predraga Dziordziewicza, nie było Lubinko Drulowicza, nie było także Wladimira Jugowicza, czy też Zorana Mirkowicza. Ataku Mateja Keżman wespół z Darko Kovaceviciem, doświadczony Predrag Mijatowicz także od pierwszej minuty w składzie gospodarzy, ale początek dość nieoczekiwanie lepszy w wykonaniu gości. Popatrzmy, jak szybko, jak agresywnie Finowie odbierają piłkę rywalom. Jari Litmanen, doskonała szansa, ratuje Jugosłowian Dragan Jevrić. Wiele do zawdzięczenia mieli teraz gospodarze swojemu bramkarzowi. Dragan Jevrić, na co dzień piłkarz holenderskiego Vitesse Arnhem, instynktownie lewą ręką przerzucił piłkę, zmienił tor jej lotu po strzale Jari Litmanena. Jari Litmanen razem z Jonasem Kolką w ataku reprezentacji Finlandii. Kolejny rzut rożny. Właśnie Kolka będzie dośrodkowywał, tym razem krótko zgrana piłka do Litmanena. Jeszcze raz gracz Panathinaikosu, Kolka, dośrodkowanie. Jeszcze nie koniec, zamieszanie, strzał z powietrza, ładnie to zrobił Mika Nurmela. Ponownie Jonas Kolka, Kolka na piąty metr, sami Hypia, niewiele brakowało. Z łatwością po tych dośrodkowaniach z bocznych stron boiska dochodzili Finowie do strzałów. Strzałów głównie, jak widzimy, z powietrza. Kolejny raz sytuacja strzelecka, ale sami Hypia spudłował. Brakowało wśród Finów jedynie w porównaniu z poprzednim meczem z Azerbejdżanem Hanu Tihinena. Środkowy obrońca pauzował za kartki. Tutaj szansa dla gospodarzy. Uderzał stały egzekutor rzutów wolnych wśród Jugosłowian Sinisa Michajlowicz, ale uderzenie obrońcy Espaniolu wyłapał, choć z trudem, Antiniem. 20 minuta, ponownie rzut rożny dla Finów, ponownie Jonas Kolka, dośrodkowanie, ponownie sami Hypia, no i teraz już celnie, tyle że znakomitym refleksem popisuje się Dragoslav Jevrić. No zadziwia postawa obrońców jugosłowiańskich na czele z Sinisą Michajlowiczem. Chodzili niemal jak w masło fińscy piłkarze i to obrońcy często, jak widzimy, bądź to Hypia, bądź Kuivasto, w pole karne i celnie strzelali. Tyle że na szczęście dla gospodarzy ci mieli w tym dniu znakomicie dysponowanego, kolejny raz to udowodniającego w tej sytuacji, Dragana Jevricia. No aż dziwne, że jeszcze nie padł gol na stadionie w Belgradzie, bo rzeczywiście okazji Finowie mieli co niemiara. Dużo szczęścia plus znakomita postawa Jevricia powodowały, że wciąż było 0-0. No a tutaj chyba przepychał się niezgodnie z przepisami w tej sytuacji z numerem 18 Darko Kovacevic, rosły napastnik Realu Sociedad San Sebastian, bramkostrzelny piłkarz, 5 goli na koncie w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. On razem z Mateją Keżmanem w linii ataku Jugosłowian, ale ten drugi Keżman, jeszcze bardziej bramkostrzelny napastnik PSV Eindhoven,
akurat w tym spotkaniu prawie niewidoczny. Pół godziny meczu za nami, Finowie mają rzut wolny, jest temu Tainio, gracz francuskiego Oser, mięciutka wrzutka, kolejna szansa. No i tym razem nie sięgnął piłki zamykający akcję Aki Rihilahti. Wcześniej był także Mika Nurmela i kolejny raz niefrasobliwa postawa obrońców jugosłowiańskich. Trzydziesta czwarta minuta z autu Aki Rihilahti. Od razu w pole karne. No wyczuli Finowie, że to jest najlepsza broń. Granie wysokimi piłkami bezpośrednio w pole 16 metrów. Jari Litmanen tym razem z nogi. To rzadkość, ale też nieskutecznie. Kolejny raz na miejscu Jevrić. Nie było mowy o spalonym. Dobrze przyjął tę piłkę gracz Ajaxu Amsterdam. Nie zdążył za nim w tej sytuacji Nemanja Vidić. No ale któryś to już raz ratował swoich kolegów Jevrić. Ucichły trybuny stadionu w Jugosławii, bo rzeczywiście bardzo słabo grali do przerwy gospodarze. Nie mieli ani jednej bramkowej sytuacji. No a pierwsze minuty drugiej części gry podobne do tego, co widzieliśmy przed przerwą. Kolejny raz Sami Hypia doszedł do czystej strzeleckiej sytuacji. Kolejny raz uderzył głową. Tym razem po koźle. Piłka dość łatwo złapana przez Jevrić. 50. minuta, wciąż więcej do powiedzenia mają Finowie. Nie ma spalonego, pędzi co sił w polu karnym Jari Litmanen. Litmanen! No i teraz przekombinował napastnik Ajaxu. Chciał bezpośrednim strzałem pokonać Jevricza. Wbiegał w pole karne Mika Nurmela. A jeśli decydował się na strzał Litmanen, to na pewno nie tak chciał to wykończyć. Trzeba było lobem mocniej podciąć piłkę, by pokonać Jevricza. Duliaj, gospodarze, goni piłkę Predrag Mijatowicz. Złapał ją jednak któryś z jego partnerów, tym był Nikola Lazetic. Wycofanie do tyłu. No ale brak chyba koncepcji gry Jugosłowianom. Może teraz Sinisa Mihajlović, potężne uderzenie zablokowane. Jeszcze nie koniec. Kovačević 1-0. Zupełnie nieoczekiwana sytuacja, bo oto będący w odwrocie przez większą część tego spotkania Jugosłowianie, którzy mogli mówić o szczęściu, że gola nie stracili, oto bramkę zdobywają. Wykazał się teraz dużą przytomnością umysłu Darko Kovačević. Ładnie przyjął tę piłkę po uderzeniu Mihajlovića i bloku któregoś z Finów. Taka półasysta Mihajlovića, powiedzielibyśmy. Popatrzmy. Przyjął idealnie tę piłkę. Nie spieszył się. Wiedział, że ma wystarczającą ilość czasu, by pozwolić piłce odbić się o murawę. No i pokonał z najbliższej odległości Antiniemiego w bramce fińskiej i zupełnie nieoczekiwanie, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w tym spotkaniu, Jugosłowianie objęli prowadzenie. Być może to ich uskrzydli. Brawo teraz Predrag Mijatović. Mijatović, czy będzie 2-0? Brawo też Antiniemi. Doświadczony piłkarz, 34 prawie letni Predrag Mijatović, kiedyś jeszcze gwiazda Realu Madryt. Pamiętamy, jak zapewnił temu zespołowi zdobycie Ligi Mistrzów, strzelając w finale jedną, jedyną bramkę. Później grał niedawno jeszcze we włoskiej Fiorentinie, teraz gra w drugoligowym hiszpańskim Levante, klubie z Walencji. No ale gra cały czas także z powodzeniem w reprezentacji Jugosławii. Właśnie ponownie Predrag Mijatović przed dobrą okazją. Tym razem jednak ten strzał skutecznie zablokowany przez Niemiego. 83. minuta, Sinisa Mihajlović, dośrodkowanie w pole karne, gwizdek sędziego holenderskiego Jana Wegerefa, faul w polu karnym. Faulowany był Mladek Stajic. Dziwi się decyzji arbitra Jucha Reini. Fiński obrońca wprowadzony po przerwie za Petri Pasanena, ale powtórka nie pozostawia nam cienia wątpliwości. Uderzył bardzo brzydki sposób łokciem Mladena Krystajicza. Otrzymał drugą żółtą i czerwoną kartkę. Rzut karny dla gospodarzy. Sinisa Mihajlović nie myli się w takich sytuacjach i ten piłkarz ustala wynik meczu. Jugosławia-Finlandia 2-0. Piłka nożna nie jest grą sprawiedliwą, to chyba udowodnił ten mecz. Kilka dobrych bądź bardzo dobrych okazji Finów, głównie po wrzutkach w pole karne, głównie po strzałach z głowy. Słaba gra obrony jugosłowiańskiej, a ostatecznie Jugosłowianie wygrali 2-0. Gole Darko Kovačevića i Sinisy Mihajlovića. No i pierwsze zwycięstwo w tych eliminacjach piłkarzy Dejana Savicevicza.
miał jeszcze w końcówce szansę wprowadzony za Darko Kovačevića, Slavo Milosevic obronił jego strzał Antiniemi, ale i tak Jugosłowianie zainkasowali 3 punkty. 20:45 i aktualnie największy z czynnych stadionów piłkarskich na Wyspach Brytyjskich, stadion Tysiąclecia w Cardiff i mecz grupy 9 Walia kontra Włochy. Nad komplet 72 tysięcy kibiców i oto skład gospodarzy w bramce: Jones, dalej Delany, Melville, Gabidon, kapitan Gary Speed, Davis, Savage, Bellamy, Pembridge, Ryan Giggs i John Hartson. Trenerem Walijczyków jest były reprezentant z tego kraju Mark Hughes. To sędzia tego spotkania Francuz Gilles Vessier i goście piłkarze włoscy w bramce: Buffon, dalej Panucci, Zauri, Di Biagio, Cannavaro w roli kapitana, Nesta, Del Piero, Ambrosini, Pirlo, Montella i Tomasi. To wybrańcy trenera Trapattoniego. Miał spore problemy Trapattoni z zestawieniem optymalnej jedenastki, szczególnie te problemy dotyczyły linii ataku. Kontuzji doznał superstrzelec tej reprezentacji, gwiazda Milanu, Filippo Inzaghi. Grał jeszcze 4 dni wcześniej w meczu z Jugosławią, ale w środę w Cardiff pojawić się nie mógł. Nie ma też Francesco Tottiego, też nie w pełni zdrowy gracz Romy. Nie było także Christiana Vieriego. To mankamenty, ubytki, jeśli chodzi o linię ataku reprezentacji Włoch. Nie ma też Francesco Cocco, z konieczności na lewej stronie obrony wystąpił mało doświadczony Luciano Zauri. Kontuzjowani są także Gianluca Zambrotta, Cristiano Zanetti czy też Gianluca Pesotto i Trapattoni od początku miał problemy. Mieli też problemy jego piłkarze, bo Walijczycy ostro zaatakowali. Pierwsza bramkowa szansa, 6 minuta. Środkowy obrońca tej reprezentacji, Daniel Gabidon, odchylony, spudłował, strzelając z kilku metrów. Walczył tam skutecznie w powietrzu John Hartson z Fabio Cannavaro, a później Hicks Daniela Gabidona. 11 minuta, Hartson, Simon Davis, Craig Bellamy. Dobry od początku mecz gracza Newcastle, Delany, Bellamy. Davis jeszcze raz zgrywa z pierwszej piłki, Craig Bellamy bardzo ładnie ograł teraz dwóch Włochów, Bellamy, Davis, 1-0 Walia. Wspaniała akcja dwójki Bellamy, Davis, cudowna asysta tego pierwszego. Wymienili dwukrotnie piłkę Walijczycy i ostatecznie Simon Davis, 23-letni gracz Tottenhamu Hotspur, pokonuje Gianluigi Buffona. Nie bez kozery Davis został uznany najlepszym Walijczykiem minionego sezonu, najlepszym piłkarzem walijskim w lidze angielskiej. Nieprzypadkowo Tottenham kupił go 2 lata temu z Peterborough za 700 tysięcy funtów. No ale warto też zwrócić uwagę, poza precyzją przy tym strzale Davisa, na znakomite podanie Craiga Bellamy'ego. Zagrał piłkę idealnie pomiędzy Luciano Zaurim a Fabio Cannavaro. Nie było innego włoskiego obrońcy, który mógłby później zablokować strzał Simona Davisa. No i taka półinterwencja Alessandro Nesty, obrócenie się w kierunku strzału nie wystarczyło. I nic dziwnego, że miał powody do radości. Miał z czego się cieszyć, ten oto piłkarz. Doskonały początek więc gospodarzy. Próba strzału Damiano Tomasiego, ale to uderzenie gracza Romy nieudane. Włosi czwórką obrońców, od lewej strony Zauri, w środku Nesta, Cannavaro, na prawej Panucci. W środku pola Andrea Pirlo, odpowiadający za rozgrywanie akcji, cofnięty jako defensywny pomocnik Luigi Di Biagio. Na prawej stronie Damiano Tomasi, na lewej pomocy Massimo Ambrosini i z przodu Del Piero razem z Vincenzo Montellą. Właśnie Del Piero dośrodkowuje, niepewnie Paul Jones i miał okazję Christian Panucci. Pierwszy błąd w tym spotkaniu doświadczonego bramkarza Southampton od 5 lat, mającego niepodważalną pozycję w bramce reprezentacji Walii. Stawia na niego regularnie Mark Hughes. Pomylił się Jones, ale też źle uderzył Christian Panucci. Właściwie tylko trącił czołem piłkę w tej sytuacji. Niemal pół godziny meczu na Millennium Stadium za nami. Wciąż po bramce Simona Davisa z 12 minuty Walia prowadzi 1-0. Teraz faulowany był Alessandro Del Piero, faulował go Andy Melville. 4 dni wcześniej Del Piero strzelił gola z rzutu wolnego po rikoszecie. Ponownie Del Piero, ponownie rikoszet i też gol. Dużo szczęścia mają Włosi, choć oczywiście nie odmawiamy snajperskich umiejętności
Alessandro Del Piero, nie od dziś ten piłkarz znany jest z tego, że dobrze wykonuje rzuty wolne, no ale ma też szczęście, bo interweniujący w tej sytuacji Mark Delany zmienił kompletnie lot piłki, czym zupełnie zaskoczył Paula Jonesa. Ten przesunął już ciężar ciała w prawą stronę, piłka powędrowała w stronę przeciwną i było po tym rzucie wolnym 1-1. Wciąż pierwsza część meczu, Montella, Di Biagio, Pirlo, ładnie zgrywał do Tomasiego, Tomasi, Montella, groźny strzał, minimalnie niecelnie. Bardzo ładna trójkowa akcja teraz Włochów, najpierw podanie krzyżowe Andrei Pirlo, z powietrza bardzo ładnie zgrywał Damiano Tomasi, włączył się teraz po prawej stronie gracz AS Roma, uderzył jego kolega klubowy Vincenzo Montella i zabrakło doprawdy niewiele, a Włosi objęliby prowadzenie. To Vincenzo Montella, 31 raz tego wieczora w barwach reprezentacji Włoch, ponownie do niego piłka, ponownie dochodzi do sytuacji Montella, ale wzięty w kleszcze przez dwóch Walijczyków nie dał rady. Mało razy pod wodzą tego oto pana Giovanni Trapattoniego wygrywali Włosi w ostatnich 9 meczach. Przed tym spotkaniem tylko 2 zwycięstwa. Krytykowany Trapattoni już po Mistrzostwach Świata za defensywne ustawienie zespołu. Krytykowany mimo zwycięstwa Włochów z Azerbejdżanem 2-0 w Baku też za nie najlepszą grę. Jeszcze bardziej krytykowany po ostatnim meczu eliminacyjnym, w którym Włosi zaledwie zremisowali z Jugosławią 1-1, będąc w przekroju całego meczu raczej zespołem słabszym. No i tutaj już przed spotkaniem pojawiały się we włoskich mediach takie żądania dymisji popularnego Trapa. Włosi to prawda mają problemy z kontuzjami, z zestawieniem optymalnego składu, ale i tak potencjał piłkarski bardzo duży i chyba wciąż niespełniony, jeśli chodzi o grę tej reprezentacji, bo Włosi wciąż zawodzą. Można oczywiście budować teorię, że zostali na ostatnich Mistrzostwach Świata oszukani w meczu 1-8 z Koreą, ale inna sprawa jest też taka, że grali już w grupie słabo, grali nierówno. Tu eliminacje rozpoczęte też w niezbyt imponującym stylu. Mecz z Walią też praktycznie z jedną sytuacją strzelecką, tą Montelli po kombinacyjnej akcji. Tutaj Ryan Giggs po rzucie wolnym trafia w poprzeczkę. Dużo szczęścia miał w tej sytuacji Gianluigi Buffon. Mecz, w którym przewagę mieli Walijczycy, Włosi dużo słabsi przede wszystkim w środku pola. Zawodził Andrea Pirlo, który miał rozgrywać, mało widoczny na lewej stronie Ambrosini. Nie przejął ciężaru gry na siebie Damiano Tomasi. Teraz Luciano Zauri w roli ofensywnego skrzydłowego, no ale nie jest to po tej stronie boiska, nie ma się co oszukiwać. Paolo Maldini, to też kolejne osłabienie reprezentacji Włoch, odejście Paolo Maldiniego. Nie było Francesco Cocco i jako lewy obrońca ustawiony niedoświadczony gracz Atalanty Bergamo Luciano Zauri. Popatrzmy akcję Walijczyków, Simon Davis, Craig Bellamy, John Hartson, wysoki gracz Celticu Glasgow, miękko technicznie próbował zaskoczyć Buffona, ale strzał nie celny. Dobrze tego wieczora prezentował się i Hartson, i Bellamy, i przede wszystkim Simon Davis, uważany za nadzieję futbolu walijskiego, a tymczasem kolejna szansa, Andrea Pirlo z rzutu wolnego, piłka znów po rikoszecie od głowy któregoś z Walijczyków, no i po interwencji Paula Jonesa poprzeczka ratuje gospodarzy. Ryan Giggs był tym razem tym nieszczęśnikiem, przy golu Del Piero uderzył tak nieszczęśliwie w piłkę Mark Delany, teraz Giggs. No ale przydały się teraz umiejętności i doświadczenie Paula Jonesa. 65. minuta tego meczu, wciąż 1-1, schodzi z placu gry Luigi Di Biagio, w jego miejsce Gennaro Gattuso. Piłkarz, który grał przez większą część meczu w sobotę z Jugosławią, ale który, jak się mówiło powszechnie, zawiódł, lepiej grał Tomasi. Tymczasem Walijczycy, kolejna szansa, groźnie Simon Davis, będzie rzut rożny. O tym piłkarzu mówi się, że od czasów Ryana Giggsa jest najbardziej utalentowanym Walijczykiem. Gra na prawej stronie boiska, doskonale z lewej strony wspiera go Ryan Giggs. Mówiłem, że w zeszłym sezonie Simon Davis został uznany najlepszym Walijczykiem w angielskiej Premiership.
Craig Bellamy, John Hartson ma po prawej stronie właśnie Davisa, przyjął gracz Tottenhamu piłkę, Davis! Troszeczkę nieprzygotowany ten strzał, wbiegał w pole karne Craig Bellamy, no ale sytuacja zmarnowana. W przeciwieństwie do Włochów bardzo dobrze grają w tym roku Walijczycy, oni wprawdzie do Mistrzostw Świata nie awansowali, ale od 6 spotkań są niepokonani. Potrafili w meczach towarzyskich zremisować z Argentyną, z Czechami, pokonać na tym stadionie w maju Niemców. Po bramce Roberta Ernsho potrafili od 6 meczów podopiecznych Hughesa nie przegrać. Opuszcza plac gry Vincenzo Montella, pojawia się Massimo Maccarrone, kolejny mało doświadczony, mało ograny w reprezentacji seniorskiej piłkarz. Bohater transferu tego lata z Empoli, drugoligowego klubu, gdzie był królem strzelców, przeszedł na Wyspy Brytyjskie do Middlesbrough. Tam gra dobrze. 9 meczów i 4 bramki na koncie Maccarrone. Tymczasem indywidualna akcja Del Piero, Del Piero. Brawo Paul Jones, jeszcze poprawka. Ale tym razem ta próba nieudana. Zdecydowanie najlepszy spośród graczy ofensywnych reprezentacji Włoch tego wieczora Alessandro Del Piero. Ustępował mu zmieniony po przerwie Montella. Chyba jeszcze niezgrany jest z reprezentacją. Niedoświadczony, nieograny przede wszystkim Maccarrone. Był jeszcze na ławce rezerwowych z piłkarzy ofensywnie ustawionych Massimo Marazzina. On zresztą pojawił się w końcówce tego meczu na placu gry. Walijczyk Gary Speed, Gabidon, John Hartson. Popatrzmy, gra w Celticu, natychmiast prostopadła piłka. Idzie Craig Bellamy, pusta bramka, Bellamy! Walia prowadzi 2-1. Ależ wspaniale teraz rozmontowali włoską obronę trzej piłkarze reprezentacji Walii. Najpierw prostopadłe podanie Daniela Gabidona do Johna Hartsona. Już zyskali Walijczycy 30 metrów placu gry. Później identyczne podanie i to kluczowe właśnie Johna Hartsona już do Craiga Bellamy'ego. Ten wszedł odważnie pomiędzy dwóch włoskich obrońców. Spokojnie ograł w polu karnym Buffona. No i trafił do pustej bramki. Szkolna podręcznikowa akcja, no ale przeprowadzić taką akcję, mając naprzeciwko sobie Cannavaro i Nestę, dwójkę środkowych defensorów reprezentacji Włoch, to nie lada sztuka. Ta sztuka udała się gospodarzom. Hartson, Davis! Brawo Buffon! Bardzo dobry mecz tego wieczora wszystkich Walijczyków. Patrzył już chyba powoli na boiskowy zegar do góry Mark Hughes. Odliczał końcowe minuty, tych było jeszcze 5. Zmiana w zespole włoskim. Gennaro Gattuso pograł sobie tylko 21 minut. Zdziwiony chyba teraz włoski piłkarz. Rzadko zdarza się, by zawodnik wprowadzany do gry po przerwie jeszcze przed końcem meczu plac gry musiał opuścić na jego miejsce. Ten, o którym mówiłem, Massimo Marazzina. Tak więc wzmacnia nic z tym dziwnego linią ataku Giovanni Trapattoni w końcówce tego meczu. Wciąż niedokładnie Włosi bez pomysłu na grę, tymczasem w swoim żywiole, czyli w grze z kontry Walijczycy Craig Bellamy. Jest tutaj Ryan Giggs wzdłuż bramki, nie zdążył Simon Davis. Popisowa akcja, wyszli ławą czwórką piłkarzy Walijczycy. Sygnalizował na lewej stronie Ryan Giggs to, że jest w dobrej pozycji, że jest bez krycia, że może dostać piłkę. Zobaczył go Craig Bellamy, był w środku Hartson, był Davis. Idealne zgranie piłki, później jeszcze z powietrza zgrywał też Giggs, tyle że nie zdążył za akcją, tak była ona szybka, Simon Davis. Jeszcze 2-3 minuty, wciąż Walijczycy, popatrzmy jak brutalnie zagrał Zauri, ale czy gramy dalej? Jest Craig Bellamy, poślizgnął się Nesta, Bellamy, gol, ale gol, którego Gilles Vessier nie uznał, bo Francuz, czego najpewniej Walijczycy nie usłyszeli, wcześniej odgwizdał przewinienie Zauriego. Zwija się z bólu faulowany już za placem gry w zasadzie Craig Bellamy. To było przewinienie Zauriego, które kwalifikowało się jak najbardziej na czerwoną, a nie żółtą kartkę. To jest ten moment. Inna sprawa, że mógł karę odłożyć Gilles Vessier, mógł puścić grę. Później grający jak najbardziej poważnie Nesta fatalnie się poślizgnął. Do końca nie wiedział ani Nesta, ani Buffon, że akcja jest przerwana. Bronił na poważnie bramkarz włoski. No i chyba troszeczkę skrzywdził tutaj Gilles Vessier gospodarzy. Już ostatnie sekundy, doliczony czas gry, faulował Gabidon któregoś z rywalów. Patrzy Gilles Vessier na zegarek, dyktuje dla Włochów rzut wolny, ale nie pozwala już Włochom go wykonać. Kończy ten mecz i nie lada sensacja staje się faktem.
Mark Hughes wygrał trenerski pojedynek z Giovanni Trapattonim. Podziękowali sobie dwaj doskonali trenerzy. Walia jak najbardziej zasłużenie pokonuje Włochy 2-1. No i krytyka będzie coraz większa na barkach Giovanni Trapattoniego. Włoskie media czwartkowe gazety nie zostawiły suchej nitki na Trapattonim. Trapattoni utonął w Cardiff. Żegnaj Trap po tytuły. Gazeta dello Sport czy też Corriere dello Sport. Bo Włosi grają słabo i Włosi przegrywają. Włosi mają tylko 4 punkty w 3 spotkaniach, zajmują 3 miejsce. Liderem z kompletem zwycięstw jest grająca znakomicie reprezentacja Walii, na 2 miejscu zespół Jugosławii. Jeszcze w listopadzie ważny mecz. Walijczycy zagrają w Baku z zespołem Azerbejdżanu. Bez skontuzjowanego skrzydłowego Andrija Kariaki i obrońcy Wiaczesława Dajewa rozpoczęli ten mecz Rosjanie. Piłkarze prowadzeni od czasu Mistrzostw Świata po Mistrzostwach przez Walerego Gazajewa. Oto 2 minuta. Bardzo ładna akcja zakończona przez Aleksandra Kierżakowa. To jest, proszę Państwa, najlepszy aktualnie strzelec Ligi Rosyjskiej. Napastnik Zenita Sankt Petersburg. Po dośrodkowaniu Gusiewa on strzela gola na 1-0. Uradowany Walery Gazajew przejął w lipcu reprezentację zbornej. Wygrał z nią we wrześniu ważny mecz eliminacyjny w Moskwie z Irlandią 4-2. Ale tutaj po kolejnych kilkunastu minutach na stadionie w Wołgogradzie był remis. Rzut wolny bardzo precyzyjnie uderzył Claude Anduro, pokonując Siergieja Owczynnikowa w bramce gospodarzy. Znalazł tam lukę pomiędzy obrońcami stojącymi w murze Claude Anduro i był na stadionie w Wołgogradzie remis. 41 minuta. Jest 1-1. Cały czas wyraźna przewaga reprezentacji Rosji. Bardzo ładne podanie w tej sytuacji Łoskowa, a do siatki gości trafia Siergiej Siemak. Siergiej Siemak, napastnik CSKA Moskwa, klubu, który bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie w lidze rosyjskiej. Być może w końcu będzie detronizacja wielokrotnych mistrzów Rosji Spartaka Moskwa. 54 minuta, rzut rożny dla gospodarzy i oto Wiktor Onopko, grający 104 mecz w reprezentacji Rosji, strzela gola na 3-1. Kolejna asysta Gusiewa. Bardzo ładne dośrodkowanie. Wykorzystał swój wzrost. Wiktor Onopko pokonał Foto Strakoszę w bramce Albańczyków. 56 minuta. Jest Ksumba. Niepewne to zagranie. Fatalny błąd obrońcy reprezentacji Albanii. Popatrzmy. Siemak na lewą nogę i jest 4-1. Obok Aleksandra Kierżakowa, drugi bardzo skuteczny piłkarz w lidze rosyjskiej. Tutaj drugi jego gol w tym meczu. Napastnik CSKA Moskwa ustala wynik tego spotkania. Rosja-Albania 4-1. Bez jego Ratitowa, bez Marata Ismajłowa, bez Walerego Bieściastnycha, ten był tylko piłkarzem rezerwowym. Piłkarze Walerego Gazajewa pewnie wygrywają 4-1. Tego samego wieczora na Lansdowne Road w Dublinie Irlandia zmierzyła się ze Szwajcarią. Irlandia, która rzadko na tym stadionie przegrywa, rzadko nawet remisuje. W 45 minucie po bramce Hakana Jakina przegrywała 0-1. Bardzo ładne, długie podanie od swojego brata Murata Jakina i gol napastnika Bazylei, pokonany Shay Given. Akcja dwóch braci. I oto goście objęli na Lansdowne Road prowadzenie. Prowadzili do 78 minuty. Wówczas to z lewej strony, jak często to bywa, dośrodkował Ian Hart, a do siatki chyba trafił Ludovic Manet, piłkarz szwajcarski, choć wydatnie mu w tym pomógł z numerem 5 Gary Breen. Popchnął Szwajcara, nacisnął go mocniej, no i pomylił się Ludovic Manet. Był na stadionie w Dublinie, więc remis. Irlandia nie przegrała w Dublinie żadnego meczu w eliminacjach ostatnich Mistrzostw Świata, a rywale w grupie byli trudni, bo między innymi Holandia i Portugalia, ale Irlandia przegrała w środowy wieczór. 87 minuta, Fabio Celestini, który 2 minuty wcześniej zmienił Stefana Szapuisa, strzela zwycięskiego gola.